Tak, witam Ciebie w mniejszym gronie niż zwykle na kolejnym spotkaniu z cyklu Ex Natura. Cyklu, podczas którego staram się mówić o człowieku i o naturze w trochę może nowy sposób. Staramy się zobaczyć człowieka w nowym świetle, to znaczy jako nieodłączną część natury, jako element współzależny i nierozrywalnie związany z tym środowiskiem, tak? Z tym, co nas otacza. Tak naprawdę nie tylko otacza, ale przenika. No i mówimy o tym, poruszając bardzo różne tematy. Temat gdzieś z pogranicza antropologii, biologii, fizyki. Dzisiaj mamy temat wybitnie interdyscyplinarny i można powiedzieć przekrojowy, bo będziemy mówili o, to znaczy pan profesor Marek Triepenbach za chwilę będzie mówił o wspólnocie nauk, tak to nazwaliśmy, czyli o tym... Pan nazwę. Tak. Bardzo ładnie. Dziękuję. O tym, co ciekawego dzieje się na pograniczu nauk humanistycznych i przyrodniczych, jakie pojęcia, zagadnienia są rozpatrywane przez nauki, które były przez wieki uważane za jakoś tam oddzielne od siebie, nie pokrywające się domeny. A teraz to się trochę zmienia. Zmienia się też dlatego, że nauki ścisłe się zmieniają, ewoluują. Ciągle dowiadujemy się czegoś nowego. Bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną jest teoria złożoności, tak, która opisuje układy nieliniowe, takie, o których Newtonowi się nie śniło. W każdym razie fizyka newtonowska bardzo się sobie nie radzi z ich opisem, dlatego trzeba fizykę zaktualizować, trochę rozszerzyć ten opis. I okazuje się, że w wyniku rozszerzenia tego opisu fizyki wiele pojęć fizycznych zaczyna, czy też podejść fizyki, zaczyna mieć zastosowanie w innych dziedzinach nauki, na przykład biologii, ale też ekonomii czy socjologii. Chciałem jeszcze przeczytać fragment, książki Ili Prigozina, to z pewności, które trochę o tym mówi. Tak, więc opisuje reakcję Białusowa Żabotyńskiego, czyli taką reakcję w roztworze, który oscyluje i zmienia kolor z czerwonego na niebieski. Dość rytmicznie, tak? I przypomina to, wygląda to trochę jak żywy organizm. Ilia Prigozin mówi tak, że ta reakcja Białusowa Żabotyńskiego była jednym z pierwszych dowodów na to, że daleko od stanu równowagi materia rzeczywiście nabiera nowych właściwości. Miliardy cząsteczek ewoluują wspólnie, a przejawem tej spójności jest zmiana zabarwienia odczynnika. Oznacza to, że w warunkach nierównowagi pojawiają się korelacje o dalekim zasięgu. Korelacje, które nie istnieją w stanie równowagi. I możemy wyrazić to w sposób metaforyczny i powiedzieć, że w stanie równowagi materia jest ślepa, podczas gdy daleko od równowagi zaczyna ona widzieć. Więc tutaj mamy trochę poezji w wykonaniu chemika na laureata Nagrody Nobla. Tak, ale to tytułem wstępu. Myślę, że no bardzo dziękuję. Te wątki gdzieś będą kontynuowane. Widzę, że pan też mógłby to opowiedzieć. Nie jestem przygotowana. Nie, ale jak to książka? Bez pewności. Chaos. Czas chaosu nie wypada na to. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Marek Triepenbach i w zasadzie jestem fizykiem, w związku z czym ja będę dzisiaj mówił o czymś, czym się trochę będę zajmował, albo próbuję się zajmować, próbuję nawiązywać kontakty i znaleźć wspólną platformę do badań z kolegami z nauk humanistycznych, bo z przyrodniczych i chemicznych to w zasadzie bez problemu. Zwłaszcza, że w tej chwili nauka się trochę zmieniła, to znaczy takie tradycyjne dziedziny nauki trochę się zestarzały i
trzeba coś bardzo ciekawego w tym robić, więc w zasadzie wszystko się dzieje na styku różnych dziedzin. Między fizyką a chemią to dosyć oczywiste, między chemią, biologią, fizyką, biologią, to jest stosunkowo proste. Znaczy, to nie jest takie bardzo proste, ale jest trochę prostsze niż rozmawianie z humanistami, dlatego że humaniści uprawiają swoją dziedzinę zupełnie inaczej niż nauki ścisłe. I to się przekonałem właśnie przez ostatnie 2 lata, kiedy próbuję nawiązać jakieś kontakty. Ja Państwu w zasadzie opowiem historię moich kontaktów z naukami humanistycznymi, jak to się rozwijało, zupełnie innymi kategoriami. O ile rozmawianie z kimś, kto uprawia nawet inną dziedzinę fizyki, zrobienie jakiegoś projektu wymaga przez pewien czas nauczenia się wspólnego języka. To znaczy, ja mówię swoje, kolega mówi swoje, a dopiero musimy zrozumieć, na czym polega to, że mówimy to samo. I nawet w fizyce tak trzeba zrobić, jeżeli się robi. A to są najciekawsze rzeczy, dlatego że wbrew pozorom w nauce, jak człowiek, znaczy większość z nas zajmuje się takimi dobrze wyznaczonymi tematami, a metody, które wymyślamy do rozwiązywania problemów, są w zasadzie takie same jak na przykład kolegi, które zajmują się czymś innym, ale na pierwszy rzut oka wcale nie widać, że są takie same. Dopiero po pewnym czasie, jak zaczynamy uzgadniać, to wtedy zauważamy, że na przykład to, co ja tutaj robię, można tam zastosować. I wtedy jest najciekawiej, bo wtedy w zasadzie za darmo mamy rozwój dziedziny i bardzo ciekawe prace. Mi się to udało parę razy doświadczyć, to jest chyba najfajniejsza rzecz, jaka może być. Z humanistami jest gorzej, dlatego że oni w ogóle mają inną mentalność. Oni mają kilka rzeczy, które różnią nauki ścisłe od nauk humanistycznych. Mianowicie, my w zasadzie nie uznajemy autorytetów w naukach ścisłych. I w zasadzie człowiek bardzo młody, nawet student, który jest zdolny, praktycznie trafia na pierwszy front badań prawie natychmiast. Natomiast humanista musi przeczytać około 1000 książek. I poza tym uznaje wszystkie autorytety. Znaczy, głównie referat humanistyczny polega na tym, że facet mówi, że taki i taki powiedział to. U nas nie ma czegoś takiego. Taki i taki powiedział to, to albo miał rację, albo nie, ale to w zasadzie nas nie interesuje, że on to powiedział. I to jest ta różnica. Jeszcze my w zasadzie poruszamy się w ten sposób, że przyjmujemy jakiś problem, próbujemy go rozwiązać i my robimy coś, co się nazywa progres. Znaczy, wyznaczamy sobie małe zadania i cieszymy się, jak się poruszamy krok do przodu. Humaniści tego nie mają, oni w ogóle nie mają żadnej potrzeby mieć jak postępu, progresu i tak dalej. Jak się słyszą te słowa, to są zniesmaczeni. To naprawdę jest... Ale przejdźmy do tego, co ja chciałem powiedzieć Państwu. Mogę następną... po pierwsze, taka potrzeba tego, żebyśmy nawiązywali kontakty przyrodniczo-humanistyczne, to się bierze stąd, że znajdujemy się w dosyć specjalnych czasach. Rozwój cywilizacji w ostatnich latach przyspieszył straszliwie i my jesteśmy tak naprawdę, jak przekonuje wielu ludzi, nie tak daleko od jakiejś dużej katastrofy. Kończą nam się surowce, kończą nam się paliwa. To już nie jest rzędu 100 lat, to jest dużo mniej. Kończą nam się, wiele rzeczy nam się kończy, jest przeludnienie i tak naprawdę tutaj pokazałem, że są oczywiście powstały w związku z tym całe ogromne organizacje, tutaj jest jakieś Global Challenge Foundation, jakby się napisało w internecie, to pewnie paręset jest takich organizacji, które się tym przejmują i biorą za to pieniądze. W związku z czym to jest coś, co czym właściwie musimy się zajmować. To jest napisane, że tam zagraża nam wojna nuklearna, katastrofa ekologiczna i sztuczna inteligencja. No więc ludzie różnymi rzeczami się przejmują, mogę następny. Ale tak naprawdę, no to spotykamy się z różnymi problemami, które już widać. No Państwo na pewno widzieli mnóstwo takich zdjęć, jak to plastiki się gdzieś tam gromadzą na oceanach i tak dalej. To już naprawdę jest zagrożenie dla naszego istnienia biologicznego. Oczywiście terroryści, uzależnienia, jak się spojrzy na zmianę pokoleniową, ja doświadczyłem czegoś takiego, że w naszych czasach młodzież wisiała na telefonie, zajmowała telefon rodzicom bez przerwy w nartach i już się nie rozmawia przez telefon. Telefon służy do zupełnie czegoś innego. Się SMS-uje, robi się różne rzeczy. Widać, że wyraźnie że następuje przejście takie zupełnie ewolucyjne. Także wiele jest rzeczy, nawet szkolnictwo, prawda, tutaj wymieniłem.
Wiele jest rzeczy, które cywilizacja wywołała. Ja będę mówił jeszcze o migracjach, o różnych zagrożeniach, ale wiele jest rzeczy takich, które cywilizacja wywołała. Możemy następny... A tutaj to jest... To możemy przepuścić, bo to jest w zasadzie to, co na tej transparencji. Cywilizacja i technologia zrobiła nam bardzo wiele rzeczy, które w tej chwili już lada moment się pojawią jako coś powszechnego. Samochód elektryczny, tam komputery kwantowe, super precyzyjne zegary. Państwo pewnie niektórzy słyszeli o tym, że jednym z największych osiągnięć fizyki ostatnich lat było zmierzenie, stwierdzenie fal grawitacyjnych i tak dalej. Ale w związku z tymi rzeczami nowymi technologicznymi wynalazkami pojawia się wiele trudności, pojawia się wiele takich rzeczy, które zagrażają naszemu takiemu codziennemu życiu. No w szczególności tak pokazywałem te plastiki, pokazywałem zmiany klimatyczne. Naukowcy w zasadzie w takim swoim pojęciu, w swojej pracy nie są w stanie jakby oddziaływać na społeczeństwo, żeby przekonywać społeczeństwo do różnych rzeczy, do tego, żeby, nie wiem, plastiki jakoś ze śmieciami sobie jakoś radzić, czy z różnymi odpadami, czy no, z elektrycznymi samochodami, które na przykład, jak się okazuje, tam takie jakieś samoprowadzające się mają wypadki, to są problemy etyczne. Pojawia się mnóstwo problemów, do których naprawdę potrzeba również humanistów, do tego, żebyśmy ze społeczeństwem rozmawiali. Sami naukowcy z nauk ścisłych nie są w zasadzie od tego specjalistami, chociaż wielu z nich świetnie sobie radzi w różnej popularyzacji, ale tak naprawdę oddziaływać na społeczeństwo możemy przez polityków, przez humanistów. Wśród polityków jest wielu humanistów, wszystko to są jakieś historycy, fizyków tam nie ma tak naprawdę. Jak się popatrzy na nasz rząd, to tam się bardzo rzadko zdarza, że ktoś był z nauk ścisłych. W związku z czym potrzebujemy humanistów do tego, żeby tłumaczyć różne rzeczy ludziom. Mogę następną konferencję? Minister środowiska jest w matematyce. Słucham? Minister środowiska jest w matematyce. No właśnie, minister środowiska. Nie jest dobra rekomendacja. Dobra, okej, okay, dobrze. Niech wszyscy matematycy są... Nie wszyscy matematycy i wszyscy fizycy są akurat odpowiedni. Wszędzie, ale w gruncie rzeczy to zawsze są coś historycy, prawnicy i tak dalej. Także nie, my potrzebujemy, żeby jakoś oddziaływać na społeczeństwo i przekonywać o różnych rzeczy. Mój kolega z mojego wydziału, Szymon Malinowski, prowadzi świetną stronę, która się nazywa Nauka o klimacie dla sceptycznych. I ta strona jakoś fantastycznie oddziałuje. Ona ma jakieś tych wejść, dziesiątki tysięcy, artykuły się tam czyta i tak dalej. Ja w ogóle będę Państwa przekonywał i pokazywał różne rzeczy, które z internetu można wziąć i można jakby samemu bardzo szybko dotrzeć do różnych informacji. To jeszcze było moim celem, żeby Państwu pokazać. No więc ta strona, na przykład wiecie Państwo, że wielu ludzi nie wierzy w to, że mamy w tej chwili globalne ocieplenie. I ich trzeba przekonywać. Wielu ludzi nie wierzy w to, że powinniśmy się szczepić przeciwko różnym chorobom. Ich trzeba przekonywać. No do tego trzeba oddziaływać na społeczeństwo, żeby ludzi przekonywać, żebyśmy naprawdę, jeżeli chodzi o klimat, to się tak wydaje, ale te rzeczy się dzieją w ten sposób, że wszystko jest dobrze, tam rośnie sobie jeden stopień, ale nagle w pewnym momencie pojawia się przejście fazowe i pojawia się ogromna zmiana. Także my możemy za chwilę mieć zmianę, która będzie naprawdę dla nas krytyczna. Mogę następny? No dobrze, ale ja będę o tych rzeczach mówił, natomiast w zasadzie zaczęło się od tego, że pan Michał mnie poprosił, żebym mówił o emergencji. Właściwie nie wiem, dlaczego mnie o to poprosił, bo ja akurat się nie zajmuję emergencją, ale w zasadzie Państwo też moglibyście równie dobrze mówić o emergencji, ale troszeczkę to jest nieprawda, bo trochę się emergencją zajmowałem, dlatego że właśnie to się wiąże z moimi zainteresowaniami, jak stworzyć zespół interdyscyplinarny, który zajmowałby się problemami z pogranicza nauk przyrodniczych i humanistycznych. No więc co to jest emergencja? Emergencja to jest wynurzanie się, to jest powstawanie jakościowo nowych form zachowań, różnych układów, takich zachowań, które nie wynikają z poszczególnych elementów. Ja to będę zaraz tłumaczył.
na przykładach. Tu jest pierwszy przykład, to jest zjawisko myślenia. Powstaje z interakcji między wieloma neuronami, a te neurony nie myślą. To znaczy, te składniki naszego mózgu coś tam robią, funkcjonują w sposób chemiczny, ale efektem tego jest bardzo złożony proces. To może jest przykład, który jest dosyć abstrakcyjny, ale ja tak, tarcie z fizyki statystycznej, termodynamika. Wiecie Państwo, o termodynamice każdy słyszał, termodynamika zajmuje się opisem tych silników cieplnych i różnych takich prostych urządzeń, ale również i ciśnieniem, takie rzeczy, które obserwujemy na zewnątrz, znaczy tak w życiu codziennym. Ale wiecie Państwo, że to się bierze wszystko z tego, że oddziałują jakieś pojedyncze molekuły, cząsteczki, atomy ze sobą oddziałują siłami jądrowymi, siłami międzycząsteczkowymi, atomowymi i tak dalej. W prawach termodynamiki nie ma ani śladu tego oddziaływania. To jest przesada, że nie ma ani śladu. W jakimś tam cyklu Carnot jest ważne, jak oddziałują cząsteczki, ale w gruncie rzeczy prawa termodynamiki są prawami, które nie mają nic wspólnego z fizyką atomową. Nie ma tam żadnego śladu tych oddziaływań elementarnych. Natomiast przy takim poziomie złożoności po prostu zaczyna to tak działać, że musimy od nowa wymyślać prawa. To się robi tak złożone, że nie mamy szans odtworzyć, zobaczyć tych elementarnych, podstawowych działań, tak jak i tutaj te neurony. Neurony wykonują jakieś operacje elektryczno-chemiczne, ale efekt myślenia nie da się przewidzieć i różnych rzeczy, zjawisk związanych z myśleniem nie da się opisywać używając języka tych neuronów. Modele, które się tworzy raczej na poziomie dużo wyższym. Pogoda i klimat to jest też ogromnie skomplikowana rzecz. Wiadomo, w zasadzie ludzie tworzą w tej chwili jakieś programy, które mają w sobie elementy hydrodynamiki, ale tak naprawdę ta złożoność jest tak potworna, że praktycznie nie można dostrzec tych elementarnych rzeczy. Temperatura. Co to jest temperatura? Temperatura na poziomie atomowym to jest w zasadzie sposób ruchu cząsteczek. Jak ktoś miał do czynienia trochę z fizyką, to wie, że jest taki rozkład Maxwella, który mówi, w naszym tutaj otoczeniu są cząstki, które mają różne prędkości. One mają pewien rozkład. Ten rozkład, jego maksimum i szerokość mówią o tej temperaturze. Czy naprawdę to ta temperatura jest czymś takim, co dotyczy cząstek, a nie termometru. Termometr jest efektem, który mierzy przepływ ciepła, ale temperatura znowu jest pojęciem, które zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, co naprawdę tą temperaturę tworzy. Konwekcja, chemia. No więc w zasadzie, jak się popatrzy, fizyka jest chyba najprostszą nauką, najbardziej elementarną z punktu widzenia zrozumienia takich procesów, które są odpowiedzialne za wszystko wokoło nas. Ja uważam, że takim następnym etapem jest chemia, która w zasadzie korzysta z praw fizyki, a potem ogólnia to na różne bardziej skomplikowane układy. A w szczególności biologia, która też korzysta z chemii, również w zasadzie wszystkie procesy biologiczne biorą się z fizyki tak naprawdę, z procesów fizycznych. No dobrze, ale to weźmy wolny rynek, także to można przechodzić na bardzo duże poziomy abstrakcji. Rower. Rower jest dobrą ilustracją do tego, żeby pokazać, co to jest emergencja. Otóż podstawą układu emergentnego jest to, że on funkcjonuje w jakiś zupełnie inny sposób niż jego elementy. Układ emergentny to nie jest po prostu suma poszczególnych elementów. Na rowerze się jeździ, natomiast tutaj są jakieś łańcuchy, jakieś tryby, jakieś różne rzeczy, które z tym ruchem roweru niewiele mają wspólnego. One oczywiście są wszystkie konieczne do tego, żebyśmy jechali na rowerze, no ale nie są, nie działają w ten sposób. Inne przykłady. Tu się zaczyna robić trochę jeszcze ciekawiej, bo ewolucja, procesy ewolucyjne tak naprawdę powodują coraz większe skomplikowanie układów. Od najprostszych, od tego, że można sobie pomyśleć, że tam jakieś nawet jak życie powstawało, to jest jakieś DNA, ale potem to się przekłada na bardzo złożone procesy. No i w szczególności bardzo dobre są takie modele, którymi się ludzie zajmują. I to właśnie takie są zespoły interdyscyplinarne, które się tym zajmują. Ja tu podałem różne przykłady takich zachowań grupowych.
mrowiska, gniazda termitów, roje pszczół, klucze ptaków, stada ssaków, ławice ryb. Otóż Państwo nie uwierzycie, ale takie modele latających ptaków to tak naprawdę w zasadzie w tej chwili to jest ciągły przedmiot badań. Tak, nie ma dobrych modeli, które opisują zachowanie ławic, ryb i ptaków, dlatego że model to jest układ emergentny, w związku z czym ludzie próbują go stworzyć z takich elementarnych zjawisk. Zakładając na przykład, że każdy z tych osobników widzi coś w swoim otoczeniu i w jakiś sposób reaguje. I teraz składając z takich poszczególnych jednostek i tych elementów tych jednostek i ich zachowania, można ułożyć model, który opisuje takie zjawisko, znaczy dynamika takiego układu bardzo złożonego. No więc okazuje się, że jest bardzo prosto przy różnych modelach opisać to takie przelewanie się, jak ławicy czy ptaków. Natomiast one mają różne jeszcze dodatkowe zachowania, jak na przykład ławica ryb atakuje drapieżnik, rekin czy coś takiego, no to one się natychmiast rozchodzą. I jak ten rekin przechodzi, to jest takie zachowanie, które powoduje, że on tam jakoś najmniej szkodzi tej ławicy. Jak przelatuje, to ta ławica z powrotem potrafi się połączyć. To wszystko wynika z jakichś praw elementarnych. My możemy robić bardzo proste modele, które to opisują, ale tak naprawdę to jest dosyć złożony proces, no i to ciągle jeszcze ludzie dochodzą, co naprawdę trzeba, jakie elementy w to włożyć, jak to opisać, i to jest coś, co jest bardzo ciekawe z punktu widzenia nauki. A to jest właśnie układ emergentny. Możemy to następne. A tutaj to jest spontaniczne powstanie. W układach emergentnych jest jeszcze coś ciekawego. Mianowicie, tak jak powiedziałem o ewolucji, o różnych rzeczach w przyrodzie, układy stają się coraz bardziej skomplikowane. Pewnie od jak się tworzyło życie, czy powstawało życie, no to te układy się robią coraz bardziej skomplikowane. To się przekłada w nauce na prawo termodynamiki, które mówi, że jest coś takiego jak entropia, już niezależnie od tego, co to jest, co ciągle rośnie, to nie może maleć. No to oznacza, że w zasadzie każdy układ dynamiczny robi się coraz bardziej taki chaotyczny. Tym niemniej, jak się okazuje, pomimo tego, że on się robi chaotyczny, to lokalnie mogą powstawać zjawiska, które nazywają się samoorganizacją. To znaczy może być większe zorganizowanie niż było przedtem, kosztem tego, że gdzieś tam coraz bardziej chaotycznie dzieje się w innych obszarach. Przykładem tego są tornada. Otóż tornado jest dosyć regularnym ruchem, a powstaje w przyrodzie w jakimś tam układzie, który ma coraz bardziej być skomplikowany. Jak to się dzieje? Otóż lokalnie następuje organizacja kosztem tego, że układ jako całość robi się coraz bardziej rozregulowany. Bo na przykład powstaje dlatego, że różnica temperatur musi być jakaś duża między obszarami wokół tego obszaru, w którym powstaje tornado. Idźmy dalej. Teraz chciałem zrobić taką trochę relaksującą uwagę. Otóż, proszę Państwa, ja nie wiem w ogóle, jaka jest potrzeba, żeby opowiadać i występować publicznie, bo jak się pójdzie na YouTube'a, to można sobie dowolny film, na przykład o emergencji, to jest tutaj jedna strona i pewnie jest 500, i niektóre są bardzo dobre. Tam się naprawdę nagrywa wielu fachowców, którzy są specjalistami od publicznych występów. Jakieś te TEDxy, różne są organizacje, które robią zawody ludzi występujących, i to tak naprawdę jest cała grupa specjalistów, którzy naprawdę dobrze mówią i naprawdę jest dobrze posłuchać. Ja na przykład, jak się przygotowuję w tej chwili do wykładu z fizyki, to najpierw oglądam z Berkeley wykłady albo ze Stanfordu, bo tam są dobrzy ludzie, i tak sobie trochę wczuwam się w atmosferę. Oczywiście nie powtarzam tych wykładów, ale no to są naprawdę fachowcy. To jest dosyć dobra rzecz. A to możemy sobie zostawić. Przejdź dalej. Aha, teraz chciałem trochę spowiedzieć z fizyki. Będą bardzo skomplikowane rysunki i będą wzory. Ale to w ogóle nieważne, co to jest na tych.
Ja się trochę zajmuję ostatnio tak zwanymi sprzężonymi rezonatorami. To są takie malutkie urządzenia mikronowej wielkości. Coś tam one sobie robią, prądy płyną. Służą one w zasadzie chyba głównie w tej chwili do detekcji różnych rzeczy, bo tym można wyczuwać pojedyncze cząsteczki, można zanieczyszczenia. Ludzie w tej chwili to rozwijają, dlatego że nawet na lotniskach potrzeba na przykład wyczuć materiały jakieś, jak to być, terrorystyczne. No więc wszystko to można wyczuć przy pomocy takich malutkich układów, bo obecność czegoś niewielkiego, one są tak małe, że obecność czegoś niewielkiego w pobliżu zaburza ich działanie. Możemy iść dalej? No dobrze, to jest moja praca, ale to jest nieważne. Tutaj napisałem równanie, żeby było coś ładnie wyglądającego. Natomiast ja sobie wyobrażam, że mam sobie dwa rezonantory. One są w postaci takich pierścionków. W tych pierścionkach one są zupełnie symetryczne. Jeden jest identyczny jak i drugi, coś tam na nie oddziałuje, jest wzmocnienie, czy coś do nich dopływa, są straty, więc coś od nich odpływa. To się opisuje jakimiś tam równaniami, to jest nieważne. W każdym razie, jak popatrzycie Państwo na ten układ, to on jest bardzo regularny. Dwa pierścionki, one są identyczne. Teraz startuję z jakichś warunków początkowych, czyli inaczej mówiąc, coś tam sobie umieszczam, jakieś prądy na nich, które są identyczne na jednym i drugim. I według tych równań, te równania dają mi przepis, jak wygląda dynamika, jak ten układ się zmienia. No więc ten układ jest śmieszny, dlatego że jak startuję sobie z takich zupełnie symetrycznych wszystkich rzeczy, tego układu, warunków początkowych, mogę na stan transparencję, to on wykonuje coś, co się nazywa spontaniczne łamanie symetrii. Mianowicie on po pewnym czasie coś tam sobie wachluje, coś robi i dochodzi do pewnego stanu równowagi, w którym już potem siedzi, a ten stan jest zupełnie inny niż te warunki początkowe i niż wygląd układu. To się nazywa złamana symetria. On nagle, tu jest jak wygląda jakby coś na tym pierwszym, na pierwszym moim pierścieniu i to na drugim. Nagle widać, że jest jakaś struktura. Skąd się bierze struktura? Nagle się wyłoniła. To jest znowu efekt emergentny, tylko tyle, że na układzie, który nie wygląda na taki strasznie skomplikowany, bo nie ma wielu elementów, nie ma nic takiego. No, równania są dosyć skomplikowane, ale nagle się łamie symetria. To się nazywa spontaniczne łamanie symetrii. W dodatku, możemy następny? W dodatku, ta symetria się może złamać tak, że to coś na tych ringach, co opisuję, na tych pierścieniach, robi się niejednorodne, ma jakąś fakturę, strukturę. Może być jeszcze inne złamanie symetrii, że na jednym jest co innego niż na drugim. Może się zrobić coś takiego, że coś nazywamy wirem, że nagle zaczyna się kręcić na jednym z nich albo na dwóch coś. I to też jakby stacjonarnie się kręci. W długich czasach po prostu się kręci. Ale może być jeszcze coś ciekawszego, mianowicie może się pojawić oscylacja. Ten układ, tutaj mogę następną, to niestety, tutaj są częstości. Więc to są częstości, z którym ten układ oscyluje. To już PAL 6, bo to jest tak. Następny niestety, ja miałem taką animację fajną, jak to się zachowuje. To tutaj widać, jak to jest co to na jednym pierścionku, na drugim. No to jest jakaś tam amplituda, to sobie rusza, się porusza. W każdym razie, po pierwsze mogę mieć złamaną symetrię w ten sposób, że się coś obraca, ale mogę mieć również złamaną symetrię w czasie. Mianowicie układ nie ma nic takiego w sobie, co by sugerowało, że może być okresowy, a on nagle się robi okresowy. Więc to jest taki prosty modelik. Chciałem Państwu dać taki lekki smaczek. Co to znaczy? Co? Co to znaczy, że się staje okresowy? Co to znaczy co? Że się staje okresowy. No, zaczyna oscylować z pewną częstością. I to tak się przelewa jakoś dziwnie, ale wraca. Znaczy to jest tak, że on po prostu, to nie jest jakoś zupełnie przypadkowe, tylko różne kształty są, ale one oscylują. Więc układ nie ma w sobie nic takiego, co by sugerowało jakieś oscylacje. No ale są takie zjawiska w przyrodzie, których obserwujemy uzgodnienie częstości, tak zwaną synchronizację, nawet o tym będę wspomniał, to czyli widać, że takie różne rzeczy
które są oscylujące w czasie, mogą powstawać w układach, które jakby nie sugerują, żeby cokolwiek w nich było oscylującego. To nie jest żadne wahadło, nic tam nie spodziewamy się, żeby miało się coś dziać okresowo, a tymczasem się dzieje. I to jest taki smak tego, co jakby fizycy i matematycy oferują innym naukom. Mianowicie oferują proste modele, które potrafią przewidzieć coś, co się dzieje w bardzo złożonych układach. Możemy iść dalej? O, ja teraz chciałem troszeczkę powiedzieć, jak to wygląda z czasem? Najgorsze jeszcze. Teraz chciałem powiedzieć trochę o życiu, no bo w tej chwili ludzie zaczynają się zastanawiać, jak powstaje, znaczy nie w tej chwili, tylko to już trwa od pewnego czasu, ale postęp według mnie nie jest jakiś rewelacyjny. Próbujemy zrozumieć, jak powstało życie i jak ta złożoność, która prowadzi do organizmów żywych, się wytworzyła. Mianowicie są takie najprostsze układy, fermionidy, które są jakoś rzadko występujące w kosmosie, ale one mogą być podstawą do powstawania molekuł biologicznych. No to jest jakoś na przykład, to jest jakiś kawałek fragment jakiegoś grantu badawczego, który planuje zajmować się tym. Możemy dalej. Ale w gruncie rzeczy najważniejsze dla życia to jest to, ten kawałek, co tutaj jest, to jest węgiel. Jeden z pierwiastków, możemy iść dalej, bo tutaj to jakoś szybciej. No więc węgiel jest jakby dla życia podstawowy, dlatego że węgiel jest obok, jak to się nazywa? Krzemu. Może tworzyć tak duże cząsteczki, że mogą w nich być zapisane różne informacje biologiczne. Możemy iść dalej. To jest podstawowa jednostka, to jest metalen, podstawowa cząsteczka, która dla życia jest niezbędna. Możemy dalej. O, i tutaj nie, nawet tą transparencję przypuśćmy, bo to jest o prawach. Tu jest coś, co już Państwu powiedziałem. Termodynamika przewiduje, że nasze otoczenie i ten układ, jakim jest wszechświat, zachowuje się w ten sposób, że się robi z czasem coraz bardziej skomplikowany. Ale lokalnie mogą występować regularności. Tak jak na przykład te cyklony, czy jakieś takie wiatry. Dobrze? Możemy dalej iść? A tutaj to chyba trochę przesadziłem z tym. To jest to samo, możemy iść dalej. No więc... Dobrze, to może zostawię, dlatego że to są te w katalitycznych reakcjach. Możemy przejść dalej trochę? O, no więc ludzie uważają, że są takie reakcje autokatalityczne, które są jakby podstawą do tworzenia układów biologicznych, do tworzenia życia. Możemy iść dalej? O, no to nie, to jeszcze poproszę o cofnięcie. Oto do tego. No więc te układy, te wszystkie cząsteczki, te wszystkie układy, które prowadzą do powstawania życia, to są właśnie takie samoorganizujące się miejsca w przyrodzie, które zachowują się dużo bardziej regularnie, niż by się wydawało, no jakby z tego prawa, że wszystko musi się robić coraz bardziej skomplikowane. I to mniej więcej w tym kierunku idzie myśl biologów, którzy myślą o tym, jak powstało życie. No to teraz porozmawiajmy sobie w ogóle o człowieku. Bardzo ciekawym jest, to jest takie zdanie Dobrzańskiego, który jest jednym z prekursorów genetyki i teorii ewolucji, który mówi, że nic w biologii nie ma sensu, jeśli nie jest rozpatrywane w oderwaniu od ewolucji. To jest Darwin. Tak naprawdę, jak rozmawiam z biologami, to jest przykre, bo mówią, że w zasadzie to cała współczesna biologia to jest tylko powielanie pomysłu Darwina i wypełnianie treścią tego, co on przewidział, tej teorii ewolucji. Więc porozmawiamy chwilę o teorii ewolucji. Przejdźmy dalej. Co ma tłumaczyć ewolucja? Ma tłumaczyć nam różnorodność życia. To, że mamy gatunki, że mamy tyle różnych struktur żyjących, które są tak bardzo skomplikowane. Tłumaczyć ich stopień złożoności i tłumaczyć dostosowanie. Że w jakiś sposób w ewolucji odbywa się postęp w ten sposób,
że przeżywają tylko jednostki, które są najlepiej przystosowane do otoczenia albo do życia, do tego, że, żeby przetrwać, a jednocześnie dotrzeć do ograniczonych zasobów żywności. Możemy iść dalej. W teorii ewolucji byli ludzie, którzy przez długi czas ludzie uważali, to jest twórca eugeniki, uważali, że cały postęp w przyrodzie odbywa się w ten sposób, że wszystko jest nakierowane na to przetrwanie i na to, żeby jak najlepiej dostosować się do warunków. To niestety wywołało pewne wynaturzenie. Eugenika to jest nauka, która mówi, że żeby tak trochę sterować rozwojem ewolucyjnym, żeby jak najlepiej dopasowywać się do warunków i tworzyć takie gatunki alfa, takie, które są najlepiej przystosowane. Niemcy niestety wykorzystali ten pomysł trochę w drastyczny sposób, no i tą swoją rasę chcieli dostosować do takiej, znaczy przekształcić w coś takiego, co jest dominujące i najbardziej idealne na świecie. No wiemy, do czego to prowadziło. Ludzie, mogę następne, no to możemy przepuścić, bo to jest o selekcji. Selekcja niekoniecznie prowadzi do powstania nowych cech, ale powstawanie nowych cech nie może się odbyć bez selekcji. Następna. No tu jest przykład taki, jak selekcja prowadzi do zmiany naszych osobniczych cech. To jest panda, która ma, możemy dalej, ma 6 palcy. Oryginalnie panda miała 6 palców, ponieważ ona była przystosowana do wspinania się na drzewo. A ponieważ odżywia się bambusem, to jeden z tych palców zupełnie zanikł. I takich przykładów jest oczywiście bardzo dużo. To jest właśnie ten fakt, że warunki zewnętrzne mają wpływ na nasze cechy. Ja tu oczywiście nie mam czasu, żeby opowiadać o fenotypach, genotypach i tak dalej bardzo dokładnie. To jest znowu temat na bardzo długi referat, to możemy iść dalej. Ale ludzie zauważyli, to właśnie jest krytyka tej eugeniki, że takie proste podejście do tego, że wszystko prowadzi do, że wszystko się odbywa w ten sposób, że my się dostosowujemy do warunków i zmieniamy swoje cechy psychofizyczne do tego, żeby jak najbardziej się dostosować i być jakby zwycięzcami w dostępie do środków, do żywności, to nie jest do końca prawda. Możemy dalej. To z dwóch naukowców, którzy się tym zajmowali. To jest taki słynny artykuł, czy słynna praca Spandrels of San Marco and the Pantaglasian Paradigm. To znaczy, te spandrele to się nazywa po polsku żagielki. To jest taki architektoniczny element, który powoduje utrzymanie łuków. W zasadzie on ma taki główny cel technologiczny, ale przy okazji ludzie wykorzystywali to, żeby jakieś artystyczne elementy tam urządzać. No i to jest przykład na to, że tak naprawdę ci autorzy tak myśleli, żeby to pokazać coś takiego, że żeby nie przywiązywać się do tej ewolucyjności w ten sposób, że wszystko prowadzi do coraz lepszego dopasowania się do warunków i w ten sposób się odbywa postęp. Mogę następną? Tu jest, gdybyś ktoś chciał na ten temat poczytać, jest bardzo słynny autor bestsellerów popularno-naukowych, nazywa się Jared Diamond i napisał książkę w 1993, ale ona nadal jest bardzo ciekawa, Third Chimpanzee. I to jest o tym, jak ludzie się mają w stosunku do naszych poprzedników, do małp i tak dalej, jakie są cechy wspólne, jakie są różnice. Wielu ludzi w tej chwili się zajmuje, i to jest jakoś bardzo modne, żeby zastanawiać się nad tym, jak bardzo się różnimy od zwierząt. Mówi się o tym, że zwierzęta czują, jest bardzo silny ruch na to, żeby nie hodować zwierząt, żeby nie traktować ich tak, jak do tej pory się przyzwyczailiśmy. No więc tak naprawdę wiele jest bardzo ciekawych odkryć, bardzo ciekawych spostrzeżeń na temat jak się zachowują inne zwierzęta, w szczególności małpy, które są nam najbliższe. I się przekonuje, że one mają uczucia, że mają świadomość, tak, to jest bardzo ciekawe. To znowu jest taka dziedzina,
którą można dzielić z humanistami, dlatego że potrzeba jest tą całą wiedzę kulturową do tego dołączyć, żebyśmy zrozumieli, jak to wszystko się odbywa. Ja teraz będę powoli przechodził do... Jeszcze troszeczkę powiem o człowieku, a potem będę przechodził do tego, żeby Państwu powiedzieć, jak wyglądają badania takie na styku natury i kultury z punktu widzenia wielkich organizacji, które się tym zajmują. Okay? Będę powoli... Możemy następną? Co jest ciekawego u człowieka? Otóż, dlaczego my jesteśmy trochę specjalni? To pokazuje na tym transparencja. Po pierwsze, mamy bardzo długie dzieciństwo w stosunku do innych gatunków. To powoduje, że jesteśmy w stanie się lepiej do tego życia przygotować. Mamy również bardzo długi okres w zasadzie poprodukcyjny, który zwierzęta normalnie uważają za stracony czas. Mogę następną transparencję? Tu jest przedłużone dzieciństwo, długowieczność, menopauza. Znaczy my żyjemy stosunkowo długo po tym, jak nie jesteśmy w stanie już się rozmnażać. Z punktu widzenia gatunku to jest zupełnie stracony czas, bo w zasadzie gatunki powinny być nastawione na rozmnażanie, najbardziej efektywne i dostosowanie cech do tego, żeby zdobywać pożywienie. Myśmy zupełnie to zatracili. Nasza długowieczność, ciągle wydłużamy sobie życie, ale to jest wiek, w którym jesteśmy zupełnie bezproduktywni. Z jakiegoś punktu widzenia to jest dla nas bardzo dobre. Fazy płodności. No, większość zwierząt ma swój określony czas, cykl, nawet roczny, w którym one się w stanie są rozmnażać. My jesteśmy w stanie się rozmnażać praktycznie bez przerwy. Znaczy, oczywiście w jakimś tam cyklu, ale ten cykl jest bardzo krótki. Także to też powoduje, że jakby zaludniliśmy całą Ziemię w stopniu prawie że niedopuszczalnym. Takie, które nie są tak bardzo unikalne, to jest komunikacja, język, wytwarzanie społeczności, świadomość, korzystanie z narzędzi. Możemy dalej? No i to jest przedmiotem ogromnych badań. Ludzie badają, jak wygląda, jak to, te nasze cechy, nasze życie, nasza jakby dominacja na świecie przekłada się na nasze geny. Jak te geny ewoluują i jak one mogły doprowadzić do takiej dominacji. W tej chwili to się nazywa taka najbardziej wszechstronna nauka, bo to oczywiście, jak może nauka to badać? Może badać w warunkach laboratoryjnych. To jest najlepiej kontrolowane badanie, ale w warunkach laboratoryjnych można powiedzieć, to wszystko się zachowuje inaczej niż w przyrodzie. No to można badać w przyrodzie, ale w przyrodzie z kolei nie mamy takiej kontroli. W tej chwili dopiero powstają takie ogólne metody badań i programy badawcze, które jakby łączą te wszystkie rzeczy ze sobą i są najbardziej wszechstronne. Możemy dalej? A, no i właśnie. I teraz, jak już mówimy o tym, co ludzie robią na świecie i co się w tej chwili dzieje, co jest najważniejsze, no to ja pokażę Państwu kilka ośrodków. Mianowicie w Europie My mamy organizację, która nazywa Complex System Society. W zasadzie wszystko, co się dzieje w badaniach interdyscyplinarnych, skupia się wokół tej organizacji. Ona ma jakieś swoje konferencje, ma swoje czasopisma. Możemy następne. Jak się popatrzy na artykuły, które tam się publikuje, no to mamy dynamikę poruszania się różnych stad, prawda, flocking behavior, czy takie, jak mówiłem o tych rybach. Czy to wszystkie takie badania, jakieś interdyscyplinarne, układów złożonych, emergentnych i tak dalej, to właśnie tam się to skupia. Jest jeszcze coś takiego, że złożoność nauki jest w tej chwili taka, że jeżeli ktoś pomyśli sobie, że na przykład chciałby się czymś zajmować, ma jakiś pomysł, żeby, nie wiem, zbadać cykl dobowy, jak skąd się bierze, jak działa to, że śpimy i tak dalej, że mamy cykl dobowy, no to okazuje się, że niestety na świecie jest dziesiątki grup, które się tym zajmują. Przebrnięcie przez to, co już do tej pory wiadomo, zajmuje kilka lat. Także naprawdę włączenie się w jakiś nowy temat badań to jest bardzo długie przygotowanie. Nawet w naukach przyrodniczych, to jak mówiłem na początku, odróżnia je od nauk humanistycznych, gdzie w ogóle się czyta tę literaturę prawie cały czas. Następne. Jest właściwie wiodący instytut na świecie, nazywa się Santa Fe Institute.
którym, no chyba ktoś to z nami ma trochę wspólnego, jest dyrektorem. Facet się nazywa Krakauer i nawet przyjeżdża do Polski, pewnie jest Żydem w jakiś sposób spokrewnionym z Polską. To jest taka mekka, w której siedzą, znaczy pozwala się ludziom po prostu siedzieć i sobie spokojnie myśleć. Oni są utrzymywani, pracują nad różnymi układami złożonymi, na zasadach dosyć nieokreślonych. To znaczy nie ma tam jakiegoś obowiązku publikowania, nie ma, jest dosyć duże środowisko, no i w związku z czym no, ta wymiana myśli i postęp jest bardzo duży. To jest w zasadzie mekka nauk interdyscyplinarnych. Ale są jeszcze inne, możemy następny. Tutaj zebrałem jakieś takie europejskie, oczywiście Isaac Newton na Oxfordzie jest bardzo dobry instytut. Max Planck ma swoje instytuty antropologiczne. Możemy dalej. No i tak w ostatniej chwili, jak dzisiaj patrzyłem, jak sobie zacząłem oglądać różne tytuły też według naszych zasad, czyli znalazłem książkę, która mi się podobała na temat badań interdyscyplinarnych, to znalazłem dziesiątki następnych centrów, to jest Institute for the Study of Complex Systems. No więc ten jest w Waszyngtonie. Kolejny instytut, w którym w dodatku jak się wejdzie w takie działy jak publikacje czy coś, czy książki, to znajdziemy ogromną ilość bardzo ciekawych artykułów, które mówią o tych złożonych problemach. Możemy dalej? International Society of the Systems Sciences. Znowu, to jest instytut, który zajmuje się tylko systemami, takimi układami złożonymi. Możemy dalej? Teraz trochę Polska. Polska oczywiście też ma, tak jak wszyscy na całym świecie, jak jest moda, to w Polsce też powstają różne organizacje. Niestety na ogół one są dosyć enigmatyczne, no i ich wyniki nie są najlepsze. Jest taka konferencja przez Lubelski Uniwersytet organizowana, nazywa się Tygiel, a polega głównie na tym, że zjeżdżają się ludzie z różnych dyscyplin, każdy mówi o swojej pracy, nic nie można zrozumieć, dlatego że nikt nie dba o żadną interdyscyplinarność. Lekarze mówią o lekarstwach, fizycy mówią o fizyce i zupełnie nie ma to żadnego kontaktu. To nie jest to, czego poszukujemy, no ale są różne laboratoria techno-humanistyczne i tak dalej, i tak dalej. No ja jakby myśląc o tym, żeby prowadzić takie badania, niestety z tych instytutów nie wiem, jak skorzystać. Możemy iść dalej? O, ale... Ale są również i takie inicjatywy, które są dosyć ciekawe i wszechstronne i ogromne. Mianowicie jest projekt chyba światowy albo europejski, który nazywa się Human Brain Project. Ludzie zajmują się badaniem mózgu właśnie w sposób wszechstronny, w szczególności używając różnych nowoczesnych metod z dziedziny biologii, z dziedziny fizyki, z dziedziny chemii, ale również zapraszają do współpracy humanistów. Tutaj chciałem powiedzieć, rzucić takie kilka haseł, które są w tej chwili modne w nauce, w szczególności sztuczna inteligencja. Jak Państwo na pierwszej transparencji widzieliście, niektórzy uważają to jedno z podstawowych zagrożeń naszej cywilizacji, ale to jest jakby metoda badawcza, która w tej chwili jest jakoś bardzo popularna. Proszę dalej jeszcze jedną. No to jest EEG. W ramach tego badania mózgu jedne z najbardziej ważnych badań to są badania mózgu poprzez urządzenia EEG. No i tu się okazuje, że wiedza znowu, my mamy tak zmienność osobniczą, że te wyniki tych badań to naprawdę jest bardzo trudny proces, żeby jakby skoordynować to, co wiemy o poszczególnym osobniku i skorygować to, żeby wytworzyć jakąś wiedzę, która mogłaby nam pomóc na przykład diagnozować różne stany, różne choroby mózgu i tak dalej. Także to naprawdę jest ogromny projekt. Możemy dalej? A, no i teraz Europa prowadzi naukę przez tak zwane flagshipy. Ja napisałem to po polsku. Otóż to są takie modne tematy, na które Europa przeznacza ogromne sumy pieniędzy. W szczególności to jest rzędu miliardu dolarów na każdy z tych programów. Pierwsze to było informacyjna technologia, no to wiadomo, rozwój komputerów i tak dalej. To jest
klasycznych, ale ostatnie lata to się nazywa quantum technologies, czyli technologie kwantowe i w szczególności jednym z nich jest komputer kwantowy, ale następna, która w tej chwili jakoś się zaczyna pojawiać i ona się przebija, wkrótce będzie takim flagowym tematem w Europie, to się nazywa artificial intelligence, czyli sztuczna inteligencja. Czyli możemy się spodziewać, że w tej chwili te rzeczy się będą bardzo rozwijały. Mówię następny. Skąd się to bierze? Otóż sztuczna inteligencja ma dużo do wspólnego z tak zwanymi sieciami neuronowymi. Komputery zwykłe mają pewne problemy w rozwiązywaniu, mają trudności w rozwiązywaniu pewnej klasy problemów. One sobie łatwo dosyć radzą z liczeniem, z jakimś, nie wiem, nawet rozwiązywaniem problemów z fizyki, z chemii, jakichś dynamicznych układów. Natomiast gorzej sobie radzą z rozpoznawaniem obrazów, z klasyfikowaniem obrazów, ze zrozumieniem obrazów. Tutaj ludzie pomyśleli, że w takim razie trzeba sięgnąć do przyrody, trzeba popatrzeć na to, dlaczego my, używając naszego mózgu, naszych oczu, jesteśmy w stanie te obrazy klasyfikować i rozróżniać tak bardzo szybko i wymyślili, że trzeba robić coś takiego, co przypomina nasz mózg, to się nazywa sieci neuronowe, które w zasadzie są stworzone do tego, mogę następny, bo tutaj jest pokazane, jak działa nasz system nerwowy, są dendryty, które przyjmują informacje, tu jest jakieś przetwarzanie, a potem z aksjonu dostajemy informacje do organizmu, co zrobić z tym, co żeśmy zobaczyli. Sklasyfikować, przestraszyć się, coś z tym zrobić. Mogę następne? No to ludzie myślą, że to jest w zasadzie bardzo prosty układ, który można matematycznie zrozumieć w ten sposób, że jest jakaś informacja, tutaj są jakieś wagi losowe, coś tam sobie przetwarzamy i potem dostajemy na wyjściu informacje, co z tym zrobić. No i to jest, to się nazywa sieć neuronowa. W dodatku można to realizować w bardzo różnych układach. Mogę dalej? No i teraz, co to znaczy dla nas w tej chwili? Otóż to jest bardzo ważne, dlatego że te sieci neuronowe, które się tak rozwijają, ta sztuczna inteligencja, i te wszystkie metody, które opisują w zasadzie pewien rodzaj przetwarzania informacji, który ja nazywam rozpoznawaniem obrazów, są bardzo ciekawe i bardzo ważne. Mianowicie to może klasyfikować obiekty. No ale to powiedzmy sobie, jeszcze nam nic nie mówi. Prognozowanie i ocena ryzyka ekonomicznego. Tutaj są wszystkie firmy ubezpieczeniowe, które kładą ogromne pieniądze na badania tego, dlatego że można zautomatyzować przetwarzanie ryzyka ekonomicznego i rozumieć, co się będzie, znaczy i zrozumieć, jak się będzie zmieniała sytuacja. Prognozowanie zmian cen rynkowych, ocena zdolności kredytowej, ocena wniosków ubezpieczeniowych. W tej chwili firmy ubezpieczeniowe i banki, bo tutaj gdzieś też będzie coś o bankach, prognozowanie sprzedaży, analizowanie zachowań klienta w supermarketach, diagnostyka medyczna. Słucham? No właśnie, więc chodzi o to, że w tej chwili banki i firmy ubezpieczeniowe dają tak ogromne pieniądze na tego typu badania, że w zasadzie no my nie jesteśmy w stanie prowadzić badań naukowych, dlatego że badania naukowe przechodzą z uniwersytetów do korporacji. Wynagrodzenia i warunki, które stwarzają takie firmy jak Google albo właśnie wszystkie firmy, które zajmują się takimi rzeczami jak komputery kwantowe, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, ponieważ biorą się z banków i firm ubezpieczeniowych, te nakłady są nieporównywalne z niczym, co my możemy zaproponować jako naukowcy. I te badania tego typu przenoszą się bardzo do takich korporacyjnych ośrodków badawczych. Możemy dalej? No ale jednak, ja tutaj chciałem zdradzić jedną rzecz, która jest już teraz oficjalna. To jest Fundacja Nauki Polskiej, jak wspiera tego typu badania interdyscyplinarne. To jest program, który się nazywa TeamNet, na tworzenie jakichś konsorcjów, które rozwijają pewne techniki, czy tam jakieś zastosowania, które mogą być również wdrożone.
I zobaczmy na kilka tytułów. To nie, no pierwsza rzecz, to Uniwersytet Warszawski oczywiście jest pierwszy, no to bardzo dobrze. Ale tu. Komputery kwantowe w najbliższej przyszłości. Wyzwania, optymalne implementacje, zastosowania praktyczne. 17 milionów złotych. Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie. 19 milionów złotych. To jest z zeszłego tygodnia konkurs rozstrzygnięty na 105 milionów. Także widać, że państwo próbuje coś tam zachęcić naukowców. Tylko tyle, że to w tej chwili nie ma nic wspólnego z pieniędzmi, które przeznaczają banki oraz firmy ubezpieczeniowe. I tak to jest taka namiastka, że praktycznie i tak to wszystko niestety jest trudność, dlatego że w tych grantach będą musieli być zatrudnieni młodzi naukowcy, którzy będą prowadzić te badania. Bo badania się robi głównie w wieku doktoratu, po doktoracie i tak dalej. No więc tu będzie trudno, dlatego że wszyscy, którzy są trochę lepsi i mają trochę oleju w głowie, trafiają już w tej chwili do korporacji. Możemy dalej? No dobrze, to teraz na zakończenie, chociaż w zasadzie przedłużyłem, no ale to będzie dosłownie parę minut, bo teraz już będzie o tym, jak ja próbuję sobie stworzyć środowisko naukowe. Otóż jest na uniwersytecie coś, co się nazywa Collegium Artes Liberales. To jest w zasadzie wiodąca jednostka humanistyczna, która gromadzi chyba najlepszych humanistów na Uniwersytecie Warszawskim, którzy mają otwarte umysły, wprawdzie zajmują się, nie wiem, kulturą śródziemnomorską, ale są chętni do tego, żeby współpracować i wykorzystywać różne modele, na przykład sieci neuronowe, do badania różnych swoich zjawisk. No i teraz dogadujemy się również z psychologami, którzy stworzyli taki bardzo ciekawy Instytut Studiów Społecznych imienia Roberta Zająca. Zajmują się różnymi zjawiskami społecznościowymi, które też bada się metodami nauk ścisłych. No i oczywiście Wydział Fizyki, Biologii i Matematyki. To są moi koledzy, którzy ze mną to próbują robić. Możemy dalej? A to możemy przypuścić. Aha, tutaj mam taki cytat z jednego ze słynnych badaczy układów złożonych, Stevena Strogacza. Każda dekada przynosi takie nowe, mega teorie, które się stają wiodące i które są, domyślę, najbardziej finansowane, które na ogół zaczynają się od litery C. W latach 60. to była cybernetyka. W latach 70. teoria katastrof. To jest trochę matematyczna teoria, ale to jest bardzo ciekawe, bo właśnie ona przewiduje różne rzeczy, które się dzieją bardzo gwałtownie. Potem była teoria chaosu. W latach 90. systemy złożone. No i tutaj, żeby przejść tutaj w latach, teraz już nie na C, w latach 10. naszego wieku, no to jest Hyper Emotional Research, który jednoczy nauki ścisłe, ale również i sztukę, i powoduje renesans, przewidywany jest renesans połączenia różnych rodzajów badań. Możemy dalej? Tutaj chciałem nawiązać jeszcze do synchronizacji, która jest bardzo ciekawym zjawiskiem, ale może to darujemy, bo już nie mamy czasu na to. I byśmy dalej poszli. Jeszcze jedno dalej. Jeszcze jedno dalej. O, no i tutaj zaczynają się przykłady, czym się zajmują socjologowie i psychologowie. Nieliniowe zmiany w społeczeństwie, układy dynamiczne. Znaczy to, że jak widać, przekonaliśmy psychologów i socjologów do tego, żebyśmy pracowali razem i oni wykorzystują różne modele matematyczne i próbują zrozumieć społeczeństwo. To jest też ogromna dziedzina wiedzy, w których ludzie badają zachowania społeczeństw, w szczególności na przykład można zrozumieć to, co się dzieje w Polsce, jak można spolaryzować społeczeństwo, żeby kompletnie ze sobą się nie komunikowało. Na jakim stopniu nie następuje w ogóle komunikacja między ludźmi, którzy wierzą w A i którzy wierzą w B. Można dalej? No dobrze, to teraz takie rzeczy, którymi my się próbujemy zajmować. Powstawanie sieci pojęciowej w mózgu człowieka i ich powiązania jako źródło nowych idei i wrażliwości. To jest projekt, który zaczęliśmy z kolegami z Lęckiego, z biologii, z matematyki, ale również z ludźmi, którzy zajmują się ekonofizyką. Także tu znowu podejrzewam, że sposób działania jest taki, że nie myślimy o sieciach neuronowych, tylko staramy się stworzyć modele,
które na poziomie mózgu pozwalają zrozumieć, jak działa powstawanie wrażliwości, jak pojawiają się idee, jak się pojawiają uprzedzenia. Różne rzeczy w mózgu można rozumieć przy pomocy takich prostych modeli. Druga rzecz, która mnie jakoś fascynuje od pewnego czasu, to jest, jak to się dzieje, że co pewien czas w historii naszej cywilizacji pojawiają się takie krótkie okresy czasu, w których nagle współdziałają ze sobą różne dziedziny sztuki, kultury i nauki, i we wszystkich nie następuje ogromny postęp. Pierwszy przykład to są Ateny. W Atenach, jak Państwo sobie zdajecie sprawę, ciągle powołujemy się na jakieś autorytety z dziedziny filozofii, matematyki, które właśnie pojawiły się w Atenach, a to jest okres 30 lat. To naprawdę było bardzo, bardzo krótko. Florencja, Edynburg, Kalkuta, Wiedeń. Wiadomo, że w Wiedniu znowu był taki okres, w którym wszystko naraz się zaczęło rozwijać. We Florencji to są, nie wiem, Leonardo da Vinci, nagle się okazało, że artyści zrozumieli, że jak będą się uczyli trochę fizyki, to zrozumieją, jak działa, jak światło się rozchodzi, jak można perspektywę osiągnąć. No i znowu taka synchronizacja tych różnych dziedzin powodowała taki natychmiastowy, bardzo bujny rozwój. To się dzieje stosunkowo rzadko. W tej chwili to, co najbardziej przypomina coś takiego, co mam tutaj na myśli, to co jest w Dolinie Krzemowej. W Dolinie Krzemowej następuje rozwój różnych technologii, ale wszystko się tam rozwija. Także to można badać. Można badać przy pomocy tych metod i tych pojęć, które wspominałem wcześniej. Samoorganizacji, synchronizacji, które przepuściłem, bo już nie ma czasu, ale to też jest strasznie ciekawe, jak się popatrzy na świetliki świecące, to one nagle zaczynają się synchronizować i zaczynają wyświecać wszystkie zgodnie. To jest kapitalny model fizyczny, który naprawdę jest bardzo ciekawy, jak to się dzieje, że różne rzeczy się synchronizują. Można postawić na płycie, która leży sobie na takich walcach, metronomy i uruchomić je zupełnie przypadkowo. Jak się poczeka chwilę, one się ze sobą porozumiewają w ten sposób, że się cała płyta porusza. Delikatnie, to jest bardzo słabe sprzężenie. Ale jak takie one się zaczynają ruch, w których każdy sobie jakoś tam oscyluje, w pewnym czasie one wszystkie zaczynają robić tak. Inaczej mówiąc, jest coś takiego w przyrodzie, co powoduje, mój prosty model pokazał, że można znikąd nagle dostać ruch okresowy. A również jest coś takiego, że różne rzeczy, które jakby są dosyć mało ze sobą sprzężone, zaczynają się nagle ze sobą synchronizować. Więc myślimy, że jakiś rodzaj synchronizacji tutaj też występuje. Możemy dalej? W związku z czym postanowiliśmy stworzyć taką organizację interdyscyplinarną, która się nazywa Centrum Badania Zagrożeń Systemowych. Tutaj w zasadzie chcemy się skupić na badaniu takich zjawisk, które w tej chwili mogą dla nas być niebezpieczne i które, oczywiście to są wszystko układy złożone, które w jakiś sposób nagle mogą przejść w taką fazę, to się nazywa przejście fazowe, w których no w zasadzie już nie ma odwrotu. Mogę dalej? Dalej? O, no i właśnie, jakie to rodzaje? Systemy finansowe. Wiecie Państwo, że w bankach co pewien czas następuje kryzys. To wszystko jest do przewidzenia, dlatego że tak naprawdę są pewne symptomy, które pokazują, że coś takiego się zacznie dziać. Systemy społeczne, polaryzacja, konflikty, migracje. W tej chwili spodziewamy się, że to, co się działo w ciągu ostatnich kilku lat w Europie, ta migracja społeczeństw afrykańskich do Europy, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ jeżeli w Afryce nastąpi, a co się teraz przewiduje, pewien okres suszy, no to będziemy mieli migrację na skalę absolutnie nieprzewidywaną. Także wszystkie te rzeczy są w tej chwili bardzo ważne do tego, żebyśmy wiedzieli, co się będzie działo dalej. To jest chyba ostatnia moja transparencja.
To takie motto Marvin Minsky, jeden z też twórców teorii interdyscyplinarnych. To jest ridiculous to live 100 years, czyli to jest idiotyczne, że żyjemy 100 lat, a nasza ilość informacji, które mamy w swoim mózgu, to jest 30 milionów bajtów. Czyli jesteśmy gorsi niż byle nawet starej daty kompaktowy dysk. No i w tej chwili jakby przewidujemy, że te wszystkie techniki obliczeniowe, nasze pomysły na temat sieci neuronowych, sztucznej inteligencji spowodują, że będziemy mieli dostęp i możliwości analizowania bardzo złożonych układów. To jest moja ostatnia transparencja. Dziękuję. Tam jeszcze coś jest, ale tam tego nie potrzebuję. Dziękuję bardzo i jeżeli ktoś ma jakieś pytania. To się przynudziłem, bo ja mam nadzieję, że będzie tego mniej, żeśmy podyskutowali chwilę. No to teraz jest czas na dyskusję. Pytania, głosy. Ja tak słuchając pana, dwie myśli. Dlaczego zagrożeń, Centrum Badań Zagrożeń Społecznych? Bo to od razu jakoś taką bardzo taką defetystyczną i dosyć mocno nasączoną już pikowanie w pewien... Ale to są zagrożenia systemowe. No tak, ale... Takie, które wymagają badania układów bardzo złożonych. To znaczy, to jest dosyć ważne, żeby przewidywać zmiany, których nawet nie widać. No to samo jak z tym zmianą klimatu. Można przewidzieć powstanie pewnych katastroficznych zjawisk, które są bardzo silne, obserwując układ, który jest jeszcze w stanie takim dosyć umiarkowanym, prawie równowagowym, szczególnie niebezpiecznego nie dzieje. Wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby umieć przewidzieć coś, co się może naprawdę źle stać. Dlaczego to? W zasadzie, jak się na to popatrzy, to wszystkie te badania, to są przykłady tych badań, tak jak rynków ekonomicznych, czy no to się nazywa ekonofizyka z naszego punktu widzenia. Wszystkie te rzeczy jakby wiemy, że możemy robić, to znaczy już tego typu badania są. I one jakby są dobrze dopasowane z tych różnych interdyscyplinarnych połączeń. Także, no nie wiem, nazwa jest trochę taka, żeby przestraszyć polityków, żeby dali pieniądze. Ale tak naprawdę to są wszystkie takie badania, które dotyczą... ciekawie jest się... Moim problemem zawsze w pracy naukowej było to, że jeżeli zajmuję się jakimś bardzo wąską dziedziną fizyki, to bardzo ciężko mi przekonać ludzi, że to, co ja robię, ma dla nich jakieś znaczenie. Jak się mówi o zagrożeniach systemowych, to nie jest trudno przekonać ludzi, że się robi coś, co ma dla nich znaczenie. Ta nazwa jest trochę chwytliwa, co tylko może dlatego. Ale obejmuje w zasadzie te rzeczy, które wydają mi się... może przemycić tych rzeczy o sztuce, to może jest trochę trudniej, tak? W takim zakresie. Ale w zasadzie te wszystkie inne to są coś, co mnie naprawdę interesuje. Okej. Chociaż nadal wydaje mi się, że może... No dobra, rozumiem logikę. Nie, to znaczy, jest też problem nazwy tak naprawdę, bo układy złożone pojawiają się prawie w każdej nazwie jakiejkolwiek instytucji czy coś, która próbuje się takimi rzeczami zajmować. Zarezerwowane są tak, Advanced Studies, bo to w Princeton był ośrodek, w którym Einstein pracował. Wszystko, co cokolwiek chce robić ważnego, to się nazywa Advanced Studies. Tak jakby inne badania nie były takie advanced. Więc układy złożone też w zasadzie, trzeba coś tutaj pomyśleć, żeby trochę ludzi zainteresować. Ale generalnie to jest też tak, że to jest dosyć ciekawe dla wielu ludzi. Ci, z którymi rozmawiałem, a to na przykład są archeolodzy, którzy zajmują się archeologią, geologią, a jak chcą rozumieć zmiany i migracje związane z klimatem, to do tego potrzebują również archeologów, potrzebują geofizyków, bo trzeba zrozumieć, jakie te migracje do tej pory były, jak one wyglądają. To wszystko wymaga takich interdyscyplinarnych rzeczy. No i trochę się te tematy pozbierały pod takim względem i dlatego tak się to nazywa. A w jakiej fazie jest to centrum badań? Tworzenie się. Tworzenie się. Tak.
A tu może pan, nie wiem, państwo znają taką takiego człowieka, to on się nazywa Joy Ito, tak? To jest szef Media Lab w Cambridge. I on teraz opublikował pracę doktorską, która może pana, państwa też zainteresować, która dotyczy tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. To znaczy, to jest, on ten doktorat za chwilę będzie bronił, on jest tym dyrektorem od kilku lat, ale teraz się doktoryzuje i korzystając z tej całej swojej wiedzy i takiego zaplecza praktycznego, opisał, to jest to dostępne online, tam można chyba do końca marca dawać komentarze, bo potem to idzie już tam do review i będzie publikowane. Bardzo polecam. A propos też tworzenia, myślę, że ma ciekawe wglądy i dla pana i pańskiego zespołu. Tak, ja wiem, że akurat no, jest w Anglii bardzo dużo dobrych zespołów, które prowadzą badania interdyscyplinarne. Jakoś Anglicy stosunkowo dobrze sobie radzą. Te szkoły, tak jak Cambridge, Oxford i tak dalej, to one mają duże tradycje. W zasadzie tam nie było kierunków takich jak u nas, wydziałów. Więc to się dosyć... Media Lab to jest w Stanach. Tak, to jest Cambridge. Cambridge, Massachusetts. Cambridge, Massachusetts. No ale to jest to samo, oczywiście w Stanach to jest też oczywiście mnóstwo takich ośrodków. Ale wydaje mi się, że takie najciekawsze w tej chwili to są takie właśnie ośrodki, które gdzieś wokół Oxford i Cambridge się tworzą. A sam Joe Ito jest bardzo ciekawą postacią, bo on w zasadzie nie jest naukowcem. Robi doktorat teraz. Tak, ale nie rozumiem, że, on, że ta praca też dotyczy organizacji, a nie badań naukowych. Tak, znaczy tam są jakieś dane, które on pozyskał. To jest praca naukowa, tylko że dotyczy tego, co zrobić, żeby ludzie, którzy właśnie są z różnych dyscyplin, czyli tak jak to badanie złożonych systemów zakłada udział naukowców z wielu dyscyplin, to żeby oni byli w stanie stworzyć coś, co ma wartość, muszą się ze sobą porozumiewać. No i on zastanawia się, jak to zrobić, żeby to było możliwe, to jest jak ludzi wybierać. I dlatego to jest ciekawe. Że to sam dwa nie lata... jest interdyscyplinarny zespół, który, bo tam w Media Lab jest dużo po prostu tych takich zespołów badawczych, które właśnie mają, zbierają ludzi z różnych kompetencji, tylko że to nie, on po prostu jakby tworzył taką metarefleksję dotyczącą tego, jak te zespoły działają. Jak ja tak powiedziałam, że on jest ciekawą postacią, nie poważając tego, że on, znaczy nie poważając jego samego, tylko że ciekawy jest jego korzeń, że on trafił do Media Lab jako szef w ogóle tego instytutu, z zupełnie innego korzenia, tak? Jest czymś takim jak Jobs, tak? W tym świecie. Więc, bardzo interesujące jest to, że właśnie z innych przestrzeni myślenia. Rozumiem, że jeżeli jest skuteczny w tym, no to oczywiście trzeba go słuchać, tak jak Jobsa. A ja chciałam zapytać co pan myśli o Talebie i tej teorii antykowości w kontekście tego wszystkiego, co pan powiedział? Tak? Nie tak dobrze znam, żebym jakoś miał opinię. Dobra, to nie będę wchodziła. Ja chciałabym zapytać o rolę sztuki właśnie w tych badaniach. Czy ona jest jako przedmiot badań, czy artyści też wchodzą w skład zespołu? Nie, artyści wchodzą w skład zespołu. To znaczy, to jest tak. Ja tutaj podałem przykład tego Centrum Badania Zagrożeń, bo to akurat jest coś takiego, no, co się w tej chwili dzieje jakby na dniach. Natomiast efektem tych moich poszukiwań, kontaktów i współpracy z Arces Liberales na Uniwersytecie Warszawskim było to, że powołaliśmy do życia takie interdyscyplinarne studia doktoranckie. No i tam są artyści również, którzy jakby są przedmiotem badań, znaczy, którzy biorą udział w tych badaniach. To nie jest tylko... I to jest bardzo ciekawe, dlatego że właśnie artyści, znaczy potrzeba artystów, żeby wiedzieć naprawdę, co my mamy badać, jak to zjawisko tworzenia, czy inspiracji, czy nie wiem, powstawania dzieła, jak to naprawdę oni rozumieją. Dlatego że no, tak to byśmy, jakby bez tego nie bardzo wiedzielibyśmy, co badać. To jest zasadnicze. Ale oni są konfrontowani z filozofami,
no właśnie z biologami. I to oczywiście nie jest takie bardzo proste, żeby natychmiast mieć jakieś konkluzywne wnioski na ten temat. Natomiast jakby z tego oddziaływania bardzo ciekawe rzeczy wynikają. Mamy na przykład jakichś artystów, którzy biorą udział w badaniach biologicznych i inspirują się samymi badaniami naukowymi. Mnie interesuje ten proces jakby iluminacji takiego stworzenia czegoś, prawda? Jak to działa. Ale to również i na tych specjalistów od mózgu używamy do tego, żeby nie wiem, badać, jak to się, czy są jakieś efekty takie, które możemy obserwować w mózgu. Ale badamy to wszechstronnie. Znaczy to znowu jest na jakimś wstępnie bardzo etapie, ale jest spora grupa, chyba 3 czy 4 osoby, które są artystami zarówno takimi ze sztuk wizualnych, jak i ze sztuk muzycznych. Także to też jest bardzo ciekawe, jak powstają inspiracje do tworzenia utworów muzycznych. Także to musi być w ten sposób robione. To też idzie bardzo wolno i znowu przydałby się ktoś, kto by powiedział, jak interdyscyplinarne zespoły robić, bo to trzeba wiedzieć, jak to wyciągnąć. Ale oni się zaczynają dogadywać. To naprawdę jest tak, że powstają jakieś... Problem jest taki, że nauki przyrodnicze działają w ten sposób, że my publikujemy pracę. Natomiast humaniści nie są tacy chętni do robienia... Znaczy dla nich nie ma takiego znaczenia, żeby jakby tworzyć takie poszczególne cegiełki w postaci krótkich publikacji naukowych. Oni najchętniej by pisali jakieś książki, coś takiego. Także u nich proces tego zrozumienia jest znacznie dłuższy. No i to też jest taki element, który musimy dogadywać. Ale wydaje mi się, że ponieważ jest dobra wola z obydwu stron, to jakoś, no w szczególności powstaną jakieś prace doktorskie, zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało. To jest zupełnie co innego niż to centrum badania ryzyka. Ja myślę, że jeżeli chodzi o sztukę i rolę sztuki, artystów w takich badaniach, no to jest bardzo duża ze względu na to, że nauka przez wieki, można powiedzieć, cierpiała na nadmierny redukcjonizm, że brakowało podejścia holistycznego. Natomiast dla artystów jest oczywiste, że dzieło tworzy całość, czy to symfonia, czy obraz. Tak. To nie jest suma elementów, tak? To nie jest suma obiektów na obrazie, czy też suma nut. Sposób, w jaki nuty są ułożone, wpływa na całość. Tak? Po prostu pojawiają się nowe harmonie. I takie spojrzenie, wydaje mi się, że... A to jest inspirujące do nauki. Niesłychanie cenne. No właśnie, dlatego, że nauk ścisłych. Że w zasadzie, no tak jak fizyka, to składa się do rozbierania tego na elementy pierwsze i w zasadzie tworzenia prostych modeli, które dają element jakiś tam czyn. Cząstkowe zrozumienie czegoś. Uproszczone. Prawda? Uproszczone. Uproszczone z konieczności. To uproszczenie i modele to trochę jest tak jak z abstrakcją. To jest jakby abstrahowanie tej istoty, ale rzeczywiście to jest inspirujące dla nauk przyrodniczych, żeby mieć takie pojęcie całości. I tego się spodziewam właśnie od tej współpracy. Mi się wydaje, że też może być ciekawe. Może pan powiedzieć coś więcej na temat tej współpracy z bankami, z firmami ubezpieczeniowymi? Bo to jest tak, że ja wiem, że są ogromne pieniądze wydawane na wszystkich tych technologii blockchain, ale jak pan o tym powiedział, że nawet właśnie duże środki są teraz inwestowane tak, do sieci neuronowe, stał mi przed oczami ten obraz tak, kryzysu finansowego 2008 i ci wszyscy kłanci tam z MIT i z tych wszystkich uczelni, którzy budowali te wszystkie derywaty, te wszystkie złożone papiery, które doprowadziły do tego wszystkiego. W tej chwili to bardziej jest właśnie, no bo to wiadomo, znaczy z tymi naukami, tak jak ekonofizyką i tymi naukowcami, o których mówili, którzy tam jakoś czy ratowali banki, czy przewidywali, ciągle banki zatrudniają takie zespoły analityczne, które jeżdżą headhunterzy po wydziałach fizyki po całym świecie, matematyki, które zapewniają ludzi do takich analitycznych prac, ale to ma jakoś ograniczone możliwości, bo jednak kryzys przyszedł pomimo tego, że to byli jacyś świetni specjaliści. W tej chwili, to wydaje mi się, ja mówiłem raczej, miałem na myśli
I to się jakoś obserwuje i to ludzie widzą. Banki i te przedsiębiorstwa i te firmy ubezpieczeniowe inwestują raczej w stronę tych sztucznej inteligencji i pewnego rodzaju badań takich, które rozpoznają coś. To nie jest coś, co pozwoli jakby koniecznie przewidzieć, kiedy będzie następny kryzys. Chociaż wręcz przeciwnie, to jest moja teza w tym pytaniu zawarta, że wręcz przeciwnie, to wręcz tak jak w przypadku tego kryzysu w 2008, to, właśnie. To oni byli, jak powiem, źródłem. Tak, nie, ja rozumiem, że to, co w tej chwili, ponieważ ludzie dostrzegli, że są pewne możliwości szybszego analizowania danych i na przykład te firmy ubezpieczeniowe mogą sobie pozwolić, że zgłaszający się ludzie, którzy zgłaszają jakieś szkody, nie są obsługiwani w ogóle przez ludzi, tylko to wszystko odbywa się maszynowo, dlatego że właśnie te sieci neuronowe i tak dalej rozpoznają całą sprawę, klasyfikują i wszystko robią bardzo szybko i sprawnie, a to oszczędza oczywiście wydatki. Także tam wprawdzie napisałem również, że to nie wiem, jakoś. Ja nie wiem, znam ekonofizyków i wiem, że oni ciągle marzą o tym, że jak będą badać tak statystyczne zachowanie tych różnych układów bankowych, to że jakieś wskaźniki pokazują, że ten kryzys się może gdzieś tam na horyzoncie pojawiać. Tylko że tak, po pierwsze wpływ, te badania mają wpływ również na zachowanie banków i to jest taki układ sprzężony, więc tak naprawdę to jest nieprzewidywalne, jaki to ma dalej efekt. A po drugie, to ja do tej pory jedyne osiągnięcie ekonofizyki, jakie widziałem, to jest przewidywanie kryzysów, które już się zdarzyły. Ale, no tak, ale jeżeli rzeczywiście uda się rozpoznać ten moment tuż przed kryzysem, to już, to nie oznacza, że ten kryzys będzie gorszy niż jakikolwiek wcześniej, bo wyobraźmy sobie kilka banków, które mają reagują. I reagują w podobny sposób, co prowadzi do kaskady katastrofy. Wszyscy zaczynają wyprzedawać papiery wartościowe. Chodzi o to, że te banki w tej chwili nie działają zespołowo, to znaczy każdy z banków chciałby zmonopolizować taką wiedzę i oni mają swoje własne centra badawcze i swoje własne pieniądze do tego, żeby wyprzedzić inne banki, mając technologię, która lepiej działa niż to, czym dysponują inne banki. To ja sobie tak wyobrażam ich konkurencję. Ja w tym nie biorę udziału, nikt mnie nie zapraszał do pracy w takiej korporacji na razie, ale słyszałem od kolegów, że właśnie to zaczyna być już widoczne. To oczywiście przełoży się na naszą pracę naukową, ponieważ znowu będzie drenaż najlepszych studentów, którzy będą woleli pójść do takich badań, no bo to jest nieporównywalne pieniądze. Ale to ja znam tylko właśnie, nie wiem, w ostatnim czasie zaczynam słyszeć takie uwagi od specjalistów, którzy są na przykład w komisjach rządowych, w Ministerstwie Cyfryzacji, powstają różne zespoły naukowe, które analizują sytuację. Gospodarczą, tak? No właśnie taką gospodarczą, ale na poziomie pewnych instrumentów, czy na przykład tej sztucznej inteligencji, czy czegoś takiego, co jest używane do analizy danych. Teraz chyba się zatrzymały. Po co? Zmianie personalnej w Ministerstwie Cyfryzacji te badania się zatrzymały. Nie, znaczy wbrew pozorom takie działania jakieś na zupełnie niższych poziomach to nie są takie bardzo wrażliwe na zmianę szefów. Nawet nie są wrażliwe na tych szefów zupełnie. Na szczęście. Także znam wiele osób, które nie wiem, jest w zespole doradczym ministra szkolnictwa. To są bardzo rozsądni ludzie i też jakoś nie zmieniają się wcale tak szybko, ale. Na szczęście system ma swoją inercję. Tak jest. Muszą jeść. Ja mam pytanie dotyczące trochę jakby innych granic między, mianowicie między nauką jako taką, humanistyką i naukami przyrodniczymi, a religią. Czy panu się wydaje, że poznanie religijne, doświadczenia mistyczne też mogą w jakiś sposób być wartością dla nauki? Bo no tak, jaka jest w ogóle granica między
między fizyką a metafizyką. Ona się przesuwa, tak? Im bardziej rozwija się fizyka, tym więcej możemy rozumieć z tych zjawisk, które kiedyś były uznawane za metafizyczne. No i teraz nie jest niczym już dziwnym to, że naukowcy, fizycy wypowiadają się na temat świadomości na przykład. No tak. Tworzą hipotezę na ten temat. No dobrze, świadomość to jest trochę innego. To nie jest jeszcze bezpośredni związek z religią. No, ale ostatnio widziałem jakąś pracę fizyka, który udowadniał, że nie ma życia pozagrobowego. Nie wiem, na ile to jest poważne, ale widać, że takie zainteresowania ciągle, a to zawsze są. Znaczy, to jest, ja bym chciał powiedzieć tak, jest trochę kuszące, jest taki fundusz grantowy w Stanach, nazywa się Templeton Grant. I on jest organizowany przez ludzi, którzy, czy Templetona rodzina miała jakieś bardzo bliskie związki z religią. I te granty są dawane na takie badania właśnie troszeczkę z pogranicza religii i nauki. No i jak widać, to dosyć duże są sumy. Ja sam składałem dwa razy wniosek tam. Chociaż można tam składać badania, nie, ale to właśnie było raczej dotyczyło na przykład tego tworzenia sztuki i tak dalej. Nie dotyczyło religii. Ale również, no bo jakby widzimy zmiany w zachowaniach ludzi i jakby obszary, które religia nadal kontroluje. To znaczy widać, że społeczeństwo się sekularyzuje. Znaczy to jest jakaś taka duża zmiana na świecie, więc to też jest przedmiotem badań, żeby zrozumieć, jakie są powody, w czym ludzie szukają jakby oparcia psychicznego i tak dalej. Także to jest tam wiele grantów, znaczy te granty Templetona dzielą się na różne kategorie. Ja akurat startowałem w takiej bardziej naukowej, ale są takie, które dotyczą religii. I to, ja nie wiem, ja sam akurat się tym nie interesowałem, ale ale wiem, że jest dużo takich grantów, że takie badania są. Znaczy, i też się wyobrażam, że można różne socjologiczne zjawiska badać i różne, no nie można tak jakby, nauka sobie coś tam znajdzie, ale to nie jest takie bardzo proste. Znaczy te metafizyki czy coś tam, fizyka i metafizyka to są zupełnie dwie różne rzeczy. To są dwie różne rzeczy, tak. Czyli jednak tutaj pan postawił mur. Nie, to znaczy ja nadal uważam, że to może być ciekawe. Ja akurat nie miałem żadnego pomysłu badawczego, ale i nie znam bardzo literatury. Znaczy wiem, że są takie badania, bo właśnie w tym Templetonie jestem pewny, że co roku jest jakieś wiele milionów dolarów przyznanych na takie badania. Chociaż niektóre są trochę infantylne i dotyczą, nie wiem, jakichś takich rzeczy religijnych, ale nie związanych z nauką w tym sensie. A na ile fizyka kwantowa zbliżyła te dwie dziedziny? Nie zbliżyła, to znaczy, bo fizyka kwantowa jest jakby nadal taką czysto fizyczną teorią, która ona jest dosyć skomplikowana i trochę inaczej skonstruowana niż takie klasyczne teorie, natomiast w sobie nie ma tak naprawdę nic mistycznego. To jest tylko sposób postawienia podstawowych zasad. Nadal się sprowadza do tego, że my jakby tworzymy jakieś modele, które wyjaśniają pewne zjawiska i potrafią je przewidywać wyniki pomiarów różnych, tych zjawisk, w których uczestniczą te zjawiska. Teraz one są trochę mniej intuicyjne niż na przykład mechanika klasyczna, wszyscy bardzo dobrze rozumiemy, bo tam się mówi o prędkościach, pędach, o takich rzeczach, które sobie możemy wyobrazić, bo to nie wiem, samochód ma jakąś prędkość, piłeczka jest ping-pongowa, jakieś odbicie, zderzenia. Natomiast tutaj mechanika kwantowa odnosi się do dziedziny, która naprawdę nie jest dana, znaczy jakby przedstawiona naszym zmysłom w sposób taki podstawowy, to znaczy ona dotyczy zjawisk, które, czy tam pomiarów, które my robimy w bardzo wyrafinowanych warunkach. I na ten temat nie mamy żadnych intuicji. Dlatego wymagało to pewnego, a ciągle staramy się rozumieć ten świat w języku takich rzeczy, które są dla nas dosyć powszechnie zrozumiałe, jak fale, cząsteczki, czy coś takiego.
A tu się okazuje, że to niestety te intuicje tam nie bardzo mogą działać, więc opiera się mechanika kwantowa na pewnych założeniach, które są bardzo mało intuicyjne, ale nadal to jest taki jakby sposób, który, znaczy sposób rozumienia świata, który dotyczy pewnych zjawisk, a nie mówi nic o odniesieniu tych zjawisk do innych rzeczy, na przykład do wiary czy do czegoś innego, prawda? Tylko raczej to dotyczy pewnego rodzaju zjawisk, które badamy i które potrafimy przewidzieć. Ja to tak rozumiem. Także to nie przybliża nas. Ona jest trochę mistyczna, bo te rzeczy, które tam są założone, wyglądają trochę dziwnie. Na przykład, że nie ma nic pewnego, że są tylko prawdopodobieństwa, że takie tam, że coś ma naturę falową i cząsteczkową razem. To są takie hasła, które, no nie wiem, znaczy ludzie, którzy uprawiają fizykę kwantową, a ja też się tym zajmuję, to jakby tak się do tego przyzwyczajają, że nie widzą w tym nic nadzwyczajnego. Znaczy, i to nie pomaga mi zrozumieć świata bardziej niż w teorie klasyczne. Tylko tyle, że mam jakąś metodę badawczą, czy taką metodę, która pozwala mi przewidywać pewne zjawiska w jakimś zakresie, no powiedzmy, mniej oczywistym, na skalach, które nie są dla mojej świadomości takie podstawowe, czyli na, nie wiem, czy to super małe, czy tam coś takiego. No a poza tym nieintuicyjne są te rzeczy, ja tam jedną transparencję trochę przemyciłem, że świat teraz jest kwantowy. W tej chwili technologie się rozwijają trochę na zasadzie teorii kwantowych, dlatego że i komputery kwantowe, i różne, nie tylko komputery kwantowe, ale różne rzeczy można przenosić z tego mikroświata do naszej bezpośredniej użyteczności, do takich rzeczy, które używamy prawie na co dzień, w kuchni albo coś, tylko one są tak bardzo nieintuicyjne, bo opierają się na takich rzeczach, które właśnie są z mechaniki kwantowej. Także, ale to jakby znowu nie daje nam żadnego bezpośredniego odniesienia do innych rzeczy, do sztuki, mówi się teraz, nie wiem, o jakichś kwantowych efektach gdzieś tam w sztuce też, ale znaczy to ja uważam, że to jest nie... I w biologii, biologia kwantowa. No nie, biologia kwantowa to jest trochę co innego, to jest trochę jak chemia. W biologii kwantowej biologia opiera się na chemii i na fizyce. Są pewne rzeczy, które właściwie można zrozumieć tylko, jeżeli się weźmie pod uwagę te kwantowe własności. I to jest to, co ja mówię trochę również na poziomie technologii. To znaczy, że zaskakujące rzeczy są, jak będziemy trochę głębiej próbować to zrozumieć, na trochę niższym poziomie, znaczy na niższym poziomie podstawowym i wtedy musimy uwzględnić kwantowe efekty i one się przekładają. Biologia kwantowa to też nie jest coś takiego, no mówi się molekularna biologia, coś takiego. No to te wszystkie rzeczy z tej biologii, tego rodzaju, żeby je zrozumieć, trzeba trochę się odwoływać do mikroświata, a wtedy obowiązują prawa kwantowe. To samo jak jest chemia kwantowa. To już jest coś, co w ogóle jakby jest ręka w rękę z fizyką kwantową. Znowu, te wszystkie cząsteczki, te podstawowe prawa i tak dalej, biorą się z oddziaływań cząsteczek, a to jest mikroświat, w którym rządzą prawa kwantowe. Ale to jakby do świadomości, to nie, może to nie też w mózgu sobie się, ale to ja... Ja odnoszę wrażenie, że na tyle jest niezrozumiała fizyka kwantowa w tym takim pop świecie, że wykorzystuje się ją właśnie do tego, żeby usprawiedliwiać różne rzeczy. Tak. Ale to jest... w medycynie to zaczyna w tej chwili funkcjonować, powstają kolejne teorie, zresztą sama spotkałam się z taką koncepcją dwupunktu na przykład, tak? Czego? Dwupunkt. Aha, dwupunkt. O co dokładnie chodzi, a w każdym razie tę koncepcję wywodzi się od dwóch fizyków, którzy się zajmują fizyką kwantową w dwóch różnych miejscach. Nie pomnę nazwiska, nawet chyba ich nie znam. Ale którzy mniej więcej w tym samym czasie wysnuli podobne koncepcje.
na bazie fizyki kwantowej. I to zaczyna krążyć gdzieś tam w polu, tak? I, na poziomie takiego popu właśnie zaczyna mieć znaczenie. Stąd moje pytanie, na ile to zaczyna zbliżać do teorii religijnych, tak? Do religijnych to wydaje mi się, że to jeżeli to raczej jest pewnym nadużyciem. Natomiast nawet w medycynie bym nie był taki zaskoczony. To znaczy niektóre rzeczy, no tak jak ja nie wiem, oglądam często jakieś popularno-naukowe rzeczy. Jest mnóstwo dobrych popularyzatorów nauki, w szczególności nauki kwantowej. I oni przekonują do różnych rzeczy, które są znane z mechaniki kwantowej, które na przykład pozwalają zrozumieć zasadę węchu. Przy różnych innych rzeczy, które działają w naszym mózgu i w organizmie. W szczególności jest coś takiego, co się nazywa tunelowanie kwantowe. To są rzeczy, które w zasadzie nie powinny się wydarzyć, bo z klasycznego punktu widzenia nie mają ze sobą związku, ale jednak jest połączenie na poziomie mechaniki kwantowej. Także ja sobie spodziewam się, że to myślenie w kategoriach mechaniki kwantowej przenika do innych nauk. Ale raczej do nauk ścisłych, a nie do, no, do takiego związku jakby bezpośredniego z religią czy czymś takim, co jest dla mnie dużo bardziej złożone. Także nie spodziewam się, żeby na tym etapie można było. Poza tym, że no nie wiem, że można oczywiście uprawiać jakąś lekką hochsztaplerkę, używając niezrozumiałych terminów, ale to. Ja chciałem jeszcze wrócić do tematu świadomości. Czy fizyka obecna, współczesna fizyka ma coś ciekawego do powiedzenia na ten temat? Na jaki temat dokładnie? Bo wszyscy mamy, tutaj siedzimy, jesteśmy zbudowani z komórek. Nasz mózg wypełnia miliardy neuronów i poza tym, że jesteśmy materialni, no to mamy świadomość tego, co się dzieje, tak? Świadomość samych siebie. Więc jak to możliwe, że z materii wyłoniło się coś takiego, tak? Jak to możliwe, że materia stała się sama świadoma? I jeśli materia jest do tego zdolna, to czy materia na mniejszym poziomie złożoności, tak patrząc w dół, aż do, nie wiem, cząstotek czy atomów, posiada tę samą zdolność, tylko w mniejszym stopniu, a jeśli nie, to gdzie przebiega granica? To znaczy, w którym momencie można powiedzieć, że materia staje się świadoma czy samoświadoma? Ja rozumiem, że to jest zjawisko emergentne. To znaczy, nie pomoże nam myślenie o tych pojedynczych cząsteczkach do tego, żeby rozumieć świadomość. Raczej badania się odbywają już na tym poziomie złożoności, w którym istnieje świadomość. Na przykład ludzie badają, czy inne zwierzęta mają świadomość. I prowadzą eksperymenty i dowodzą, że zwierzęta mają samą świadomość. Mówiłem o tym, że planujemy różne projekty na temat, nie wiem, wrażliwości przy różnych efektów, które się w mózgu odbywają. Na przykład uprzedzeń, czy tak. I to się już bada na poziomie naukowym, a to raczej się startuje z modeli, które są już na tym poziomie złożoności. Tak jak w naukach emergentnych, bardzo mało jest tych rzeczy, które przenikają z tego poziomu podstawowego. Powiedziałem o termodynamice. Prawa termodynamiki nie odwołują się tak naprawdę do żadnych cząsteczkowych oddziaływań. One mówią o tym, jak się zachowują te układy na poziomie takim, jakie obserwujemy, prawda, w takim naszym życiu rzeczywistym, codziennym. W niektórych miejscach tak, to znaczy tam gdzieś jak sposób oddziaływania cząstek mówi o tym, jak tam jakieś potencjały przebiegają w tych teoriach, no, ale to się bardzo rzadko zdarza. Ja rozumiem, że właśnie w teoriach emergentnych układ ten złożony nie da się zrozumieć, analizując jego elementy. I to w zasadzie jest zasada. Także tak jak my się nawet rozmawiałem z ludźmi, którzy wnętrznie zajmują się mózgiem i planujemy te badania właśnie na temat wrażliwości i tak dalej, to podstawowa zasada jest, żeby tworzyć modele, które będą w jakiś sposób przewidywały różne rzeczy, ale na tym poziomie złożoności, na którym jest mózg, a nie korzystając. Raczej nasze doświadczenie będzie używane w takich kategoriach modelowania, a nie w kategoriach naszej wiedzy o świecie kwantowym.
bo to też umiemy dosyć dobrze robić, bo to jest nasza codzienna praca, takie właśnie modelowanie czegoś na różnych poziomach złożoności, ale zrobienie to ja to nazywam abstrakcją, to znaczy my tworzymy jakieś proste modele, które będą miały za zadanie przewidzieć, że z jednego wynika drugie. Że na przykład jak tutaj troszkę zmienimy, to tam będzie tak. I to już jakby nas zadawala. Natomiast nie mamy za każdym razem takiej ambicji, żeby odwoływać się do bardzo podstawowych rzeczy, bo to jest taka różnica złożoności, że podejrzewam, że one się nie przenikają. No, tak, ale w sumie na początku czytałem fragment książki Prigożina o tym, o reakcji Lewusowa-Rabotyńskiego. To zresztą jest układ, który się synchronizuje. No właśnie, synchronizuje się, tak. I czy można, no nie wiem, Prigożin ładnie napisał, że to jest ten moment, w którym materia zaczyna widzieć, tak? To znaczy, że cząsteczki zaczynają oddziaływać między sobą w jakiś określony sposób, zaczynają tworzyć dynamiczny układ, tak? Oddziałują ze sobą i mogą być właściwie rozumiane wtedy jako całość, jako układ złożony, a nie jakby nie jako... To jest bardzo ładny przykład, ale znowu jego badanie się odbywa na poziomie modelowania tego, tak jak ja mówiłem o tych świetlikach, ludzie próbują zrozumieć synchronizację w przyrodzie, to jakby ta wiedza na temat tego pojedynczego osobnika nam niewiele daje. To raczej się zaczyna odbywać na poziomie, zrozumienie się odbywa na poziomie jakiegoś prostego modelowania, ale takiego zbiorowego. To znaczy wprowadzamy pewne zmienne, które nie dotyczą pojedynczego osobnika. My to nazywamy teoria pola średniego. To znaczy po prostu coś w masie zachowuje się w jakiś sposób. I my te prawa, tak samo jak prawa termodynamiki, zostały ustalone bez odwoływania się do cząsteczkowej struktury, tylko jakby nawet empirycznie. I to trochę jest na takim poziomie empirycznym. Czy tak jak badania nad masą krytyczną na przykład, tak? Takich populacji? No nie, tam to akurat masa krytyczna to jest atomowe zjawisko. To znaczy, jak rozumiemy, nie wiem, reakcje atomowe czy coś, tak? To wtedy można jakby przewidywać reakcje jądrowe. Natomiast tutaj to po prostu jest tak, że to kolektywne zachowanie trzeba... Znaczy, my nazywamy, bo jest oczywiście takie pytanie, co to znaczy zrozumieć coś, no to jest też bardzo trudne pytanie. To na poziomie naukowym operacyjna definicja rozumienia to jest zrobienie jakiegoś modelu, który coś potrafi przewidywać i my jakby trochę mózg przyzwyczajamy do tego, jak to działa. My jesteśmy tak trochę jak faceci od instrukcji obsługi. Znaczy staramy się zrozumieć, jeżeli nic już nam nie idzie, to staramy się zrozumieć, jak te elementy ze sobą są powiązane. Ale na tym poziomie złożoności, a nie startując zawsze od zupełnych podstaw. I to jest ładne poetyckie stwierdzenie tego, ale ja naprawdę widziałem badania na temat układów synchronizujących się i to są jakieś obrzydliwe równania rozciskowe, które się wypisuje, żeby zrozumieć, jak to przejście wygląda. I co się takiego dzieje, że to nagle się synchronizuje. To jest bardzo proste. Tak. Jednak to nie jest proste w tym sensie, że nie jest przewidywalne. Nie, właśnie nie przewidywalne. Chodzi o to, że trzeba to przewidzieć i na poziomie tych... To samo mnie jakoś też fascynowało, bo pewnego czasu słyszałem o tych grupach interdyscyplinarnych, które zajmowały się opisywaniem ławic i tak dalej. To znowu jest jakiś taki bardzo prosty model, który powoduje... Ale żeby... Biolodzy sobie z tym nie radzą, to już muszą być naukowcy od fizyki albo matematyki, którzy piszą te modele i to tam na takich, bo to naprawdę się zakłada jakieś proste rzeczy, co ta ryba czy ptak widzi, a ona widzi tylko cienie, to znaczy to jakieś różnice gęstości, się proste elementy wkłada do modelu, ale jeżeli ten model, i do tej pory, znaczy bardzo prosto było przewidzieć to, że one się rozdzielają, ale że się grupują z powrotem, już było trudno, także no naprawdę trzeba składać te modele, i to nie jest jeszcze w dodatku prawda, że jeden jest taki model, który to opisuje. Być może, że jest kilka, które tak samo działa. Ale my już jesteśmy szczęśliwi, jeżeli w ogóle to przewidujemy. No tak. Czyli jak kopiemy kamień na przykład, to bardzo łatwo jest przewidzieć. Można wyliczyć, gdzie on spadnie, ale jak... A jak wychowujemy dziecko? Kopniemy psa, przepraszam za przykład, kopniemy psa, no to nie wiadomo dokładnie, jak on się zachowa, którą stronę ten złożony układ się poruszy. Dlatego, to nie byłby mój ulubiony przykład, ale... Ale dziecko to nie to. No, dzieci nie.
Dzieci, tak. No, o kopie nie, ale ja sobie myślę tak, bo to wszystko jest o tym samym, o relacjach. Wszędzie są relacje i integracje. Tak? Potrzebne. Wychowanie dzieci, to nie wiem, być może, że można myśleć o tym, jakie uwarunkowania tam, wiem, społeczne i tak dalej, jak to... To behawioralnie. Behawioralnie, to właśnie na takim poziomie można to. A humanistycznie? Pewnie też jakoś, nie wiem. Ale to jest poziom sztuki na przykład. Jeśli, nie wiem, czy rysowaliście kiedyś? Ja tak, nie udało się. Tak. Słuchajcie, sam proces twórczy związany z odwzorowywaniem rzeczywistości w 2D polega na tym, żeby zrozumieć wzajemne relacje pomiędzy tym, co postrzegamy. Wtedy uda ci się odwzorować rzeczywistość w 2D, jeżeli zrozumiesz wzajemne relacje między tym, na co patrzysz. Czy perspektywę, jakieś takie rzeczy? Czy światło, cię. Nie, nie chodzi o to, aha, czym są poszczególne elementy, które rysujesz, tylko chodzi o to, co jest pomiędzy. Aha. I to samo jest na przykład w relacjach społecznych, tak? Mhm. Nie jest istotne to, kim jestem ja, kim jest Magda. Jest ważne, co się dzieje między nami, czyli nasza komunikacja, tak jak my teraz. Tak. Czyli... Ale to jest o współtworzeniu pola, tak? No, w psychoterapii, no tak, psychologii teraz też są takie trendy, żeby całościowo patrzeć i uznawać pole, a nie kogoś... leczyć, uwzględniając tylko jego samego, tak? Jakby bez uwzględnienia kontekstu, nie da się... W relacjach, tak zwane teorie, terapie grupowe. No, to jest duże uproszczenie. Ale generalnie, dlaczego nie jesteśmy w stanie zrozumieć koncepcji tej synchronizacji, patrząc tylko na jeden element, dlatego na jeden albo na drugi i na tej podstawie wprowadzić, bo istotą tego, co one wytwarzają, jest komunikacja między nimi. I ławice przemieszczają się dzięki komunikacji między poszczególnymi członkami. I w myśleniu też wydaje mi się, że chodzi właśnie o to, co się dzieje między komórkami i jakby ta emergencja z tego wynika. I z tego wynika synergia, tak? I ja to rozumiem, że właśnie zarówno te ryby, jak i nie wiem, oddziaływania społeczne, jak i ten mózg, to wszystko próbujemy zrozumieć na podstawie takiego stosowania prostych modeli, w których wyciągamy minimum tego, co jest potrzebne. Okazuje się, że do synchronizacji potrzeba tak zwanych oddziaływań bardzo słabych, to znaczy wydawałoby się, że one praktycznie między sobą mają taki związek bardzo słabiutki, luźniutki, a jednak to prowadzi do synchronizacji. I ten minimalny jest jakby w zasadzie istotą tej synchronizacji, bo jak jest silne jakieś oddziaływanie, to my w zasadzie spodziewamy się, że wszystko się tam jakoś zacznie uzgadniać, tak? Ale właśnie to jest ciekawe, to że takie minimalne jakieś świadomość jednego o drugim, czyli związek, jakieś oddziaływanie, prowadzi do takiego czegoś, co makroskopowo wygląda jak synchronizacja. Także to bym powiedział, że i dosyć ważne jest zdać sobie sprawę, że to naprawdę jest takie minimalne oddziaływanie. Jakiś przykład takiego mini oddziaływania? A mogę ja podać ten przykład? No. Na gruncie społecznym. My robimy tak zwanej edukacji alternatywnej, tak? Tworzymy szkołę demokratyczną, a czy my tworzymy model? Never mind. I jednocześnie poprzez gdzieś tam oddziaływanie w polu, wiele innych aspektów, które się dzieją w tej chwili w rzeczywistości, na przykład rozwój psychologii humanistycznej, tak? Czy wiele innych elementów, dzieje się tak, że w wielu różnych miejscach w Polsce, nie mówię w ogóle na świecie się to odbywa, tak? Ale w wielu różnych miejscach w Polsce tworzą się bąble podobnych inicjatyw oddolnych, nie? I my się wszyscy ze sobą zaczynamy komunikować i okazuje się, że w bardzo podobny sposób działamy. Pomimo tego, że nie wymieniamy się jakoś na bieżąco, nie tworzymy modeli, które multiplikujemy. Jest ale to w taki sposób bardzo są związki, które są luźne, ale jakby kulturowe, różne, społeczne,
które oddziałują nawet pomimo braku bezpośredniego kontaktu. Dokładnie, dokładnie. Te świetliki, to one też praktycznie, no nie wiem, ten świetlik z tym świetlikiem, to tam związek ma żaden. A jednak... Ale nie mają jakiegoś spektrum, nie wiem, wyczuwania tych nie. impulsów. No coś tam trochę się czują, ale bardzo delikatnie. Znaczy, no przecież one są na dużą odległość, no one nie obserwują się. Nawet te ławice ryk i tak dalej, to też to jest kwestia tego, że one nawet nie widzą poszczególnych osobników, tylko rodzaj jakiegoś zaciemnienia, to znaczy, że tu jest więcej, tutaj mniej. Coś takiego, to, że naprawdę te związki są bardzo słabe. Nie jest to nic takiego, nie wiem, no jak to powiedzieć, no nie jest nic takiego bezpośredniego, tylko jakieś takie delikatne tło, które coś tam... Dobrym modelem jest to, jak się właśnie te metronomy postawi na jednej platformie. W zasadzie to jak one oddziałują? No oddziałują to, że jak się rusza platforma, to ona jakoś tam na ten ruch wpływa. No a to jest bardzo delikatny ruch, prawie go nie widać, a jednocześnie w pewnym czasie wszystkie zaczynają działać tak samo. Także... Ale jakby stały na stabilnej... To nie, bo wtedy nie porozumiewają się. Jakby stały na stole, to oczywiście żaden nie ma związku. No, widzisz? To, że one jakby, ale, no, znaczy, ja nie potrafię powiedzieć, co to znaczy słabe, silne, prawda, znaczy... No, użył pan tego określenia. Tak. W fizyce nie, w ogóle się nie używa takich rzeczy, bo zawsze jak się mówi silny, słaby, to wobec czegoś, prawda? Tak ciepło, zimno, to też tylko różnica temperatur, znaczy ciepło wobec tego, które jest zimniejsze, jak ten drugi. Nie ma czegoś takiego, że jest ciepło bezwzględnie. Ciepło jest tylko w odniesieniu do jakiejś innej temperatury, która jest zimniejsza. To wszystko możemy tylko porównywać. Ale ja mam tak, no nie, takie uczucie, że to naprawdę nie jest nic takiego, no nie wiem, co mogę wyobrażać, że nie wiem, jakieś dwie cząstki, czy jak się zderzają, to silniej ze sobą oddziałują, tak? Jak piłeczki się zderzają. No to dla mnie to jest bezpośredni kontakt, a tutaj nie ma żadnego bezpośredniego, no tylko stoją na tej samej platformie. Teraz dodatkowo się tylko tak delikatnie poruszać. Czy naprawdę nie da się fizycznie wytłumaczyć? No nie, właśnie chodzi o to, że to tylko jakiś model. Znaczy ludzie tworzą takie modele tej synchronizacji, ale z takiego, z pierwszych zasad, to ja nie wiem, czy to bardzo byłoby prosto uzasadnić, że tam nie wiem. Nie pisze się w każdym razie ruchu, równanie ruchu na te wszystkie elementy, tylko raczej taki zbiorowy model na coś takiego, co my nazywamy uśrednionym polem, czyli takim zachowaniem uśrednionym. Taki statystyczny model. Taki trochę statystyczny model, tak. No właśnie. Wiele rzeczy opisujemy w taki uświetlony sposób. Tak, to może warto powiedzieć, nie wiem, czy na koniec możemy na jeszcze jakieś inne pytania, że nauka bardzo wielu rzeczy jeszcze nie wie. O. To jest taka zachęta do tego, żeby, się angażować i badać te zjawiska, bo do końca nie wiemy, na przykład nauka nie wie, jak wyjaśnić fenomen świadomości, nie wie, jak powstało życie w ogóle, jak to zostało, że materia uzyskała taką zdolność do samopowielania się i do utrzymywania swojej struktury i pozostawania w homeostazie względnej. No i generalnie chyba poza jakimiś wyjątkami nie do końca wiadomo, jak to się dzieje, że w naturze pojawiają się tak złożone wzorce, tak? Które mają ze sobą dużo wspólnego. Tak. Zresztą są lokalne symetrie, tak, no, które właśnie się łamią. W pewnych okolicznościach my naprawdę nie rozumiemy tej emergencji, nie rozumiemy naprawdę, jak to się dzieje, że ten układ... Co my rozumiemy? Właśnie, nie, no właśnie. Ale emergencja to chyba jest takie słówko, które znaczy, tego nie wiemy. Tak? To i prawda. Jak będzie postępowało, zmieniało... Tak samo jak układy złożone. I systemów emergentnych, tak? To jest coś takiego, co oznacza dla mnie, że nie szukać jakby przyczyn na innym poziomie złożoności. Takie słówko, zapomnieliśmy o tym, z czego to się składa. Czyli dobre słowo, które dobrze brzmi, ale to znaczy, że tego nie wiemy w tym momencie. Czy to nie śmieje się? Nie, ja to rozumiem operacyjnie, dlatego że to dla mnie oznacza, że muszę to badać na takim poziomie złożoności, na którym to obserwuję. Szukać jakichś wyjaśnień. A dla mnie wyjaśnień nie redukować tego koniecznie do dużo mniejszego poziomu. No, nie ma narzędzi, bo nie ma komunikacji między tymi poziomami.
No, może ale nigdy nie będziemy mieli takich narzędzi. No, no, może nie będzie, to może meta. Nie, no właśnie ci ludzie od mózgu też mówią, że no, na poziomie neuronów nie będziemy próbowali zrozumieć naszej świadomości na poziomie neuronów, albo naszej wrażliwości, albo naszego, nie wiem, świadomości. No, tego wszystkiego nie badamy na poziomie neuronów. Oczywiście są prowadzone badania na poziomie neuronów, w szczególności na przykład po to, żebyśmy mogli leczyć jakieś choroby, które no, jakby są na poziomie neuronów, prawda? Czy tam jakieś zwyrodnienia, czy coś takiego. Natomiast to nie posłuży nam na pewno do zrozumienia samego procesu myślenia, bo to jest zupełnie inny poziom złożoności, tak jak to rozumiem. Nie. Oczywiście, że słowo emergentne w tej chwili jest takie popularne się zrobiło. Ale dla mnie to nie oznacza jakby, znaczy oznacza coś konkretnego, znaczy coś takiego, że należy się spodziewać, że na różnych poziomach złożoności musimy stosować różne metody badawcze. I to w zasadzie dla mnie to jest taka operacyjna definicja i pozwala mi jakby od razu się przymierzać do problemu, do zrozumienia problemu w odpowiedni sposób. Nie będę się jakby trudził, próbując za bardzo głęboko w to wchodzić, w tym sensie. Dla mnie jeszcze chciałem się powiedzieć taką refleksją filozoficzną właściwie, która gdzieś tam z tego, o czym mówimy, chyba wynika, albo może wynikać. Mam nadzieję, że wynika. To mianowicie taka to jest refleksja, że gdzieś tam, że bardzo mocno jesteśmy połączeni, tak, generalnie. I my, organizmy żywe, i cała materia tworzy jakby taką bardzo złożoną sieć, która mocno ze sobą oddziałuje, nie do końca wiadomo jak. I dlaczego to jest ważne? Bo jeżeli tak zaczniemy widzieć świat, siebie w tym świecie, to znaczy, że absolutnie wszystko, co robimy, ma znaczenie. Efekty tego, co robimy, są nieprzewidywalne i dalekosiężne. Możemy więc to ma też pokory trochę na tak, no. Tak, więc to ma też implikacje moralne, tak? Więc niesłychanie ważne to, żeby starać się czynić świat lepszym wokół nas, tak generalnie bardziej spójnym, koherentnym. Tak jak to czyni natura, generalnie tak. Takie jest dążenie natury, można powiedzieć. Wydaje mi się, że ludzie w tej chwili coraz bardziej jakoś rozumieją to nasze otoczenie i to badanie rozwierzeń. Natura o tym wie, my jesteśmy częścią natury, jakby musimy tego zmuszać. To jest paradoks. No. Tak, człowiek ma jakąś dziwną zdolność działania wbrew tej całości, tak? Wbrew na przykład biosferze, to widzimy teraz na wolną skalę. Ale no tak, no mamy wybór, nieutkliwie. No wiele rzeczy... Jak jest świadomość, to jest wybór, ale jakiejś świadomości nie ma, tego wyboru nie ma. My robimy bardzo wiele rzeczy, jakby... Wygląda wbrew naturze. Mówię o naszym życiu niekoniecznie od negatywnych, ale to na przykład, że przedłużamy sobie życie. Jakbyśmy tylko czekali na naturę, no to pewne ograniczenia. My pokonujemy pewne ograniczenia. Nie wiem, rodzą się ludzie, którzy w zasadzie bez pomocy naszej medycznej by się nie urodzili. My jeszcze w dodatku żeśmy trochę prawa natury nadwyrężali. Poprzez to, że my w zasadzie ten dobór naturalny oszukujemy, bo pozwalamy żyć jednostkom, które wyglądają na zupełnie nieprzystosowane. W szczególności jak się popatrzy na naukowców, to wielu z nich wygląda na takich, co są nieprzystosowani. Natura w zasadzie powinna ich wyeliminować, bo oni nie są tymi... Są też artystów. Jednostkami alfa, które... Artystów, prawda? A jednocześnie to dla nas jest bardzo dobre, bo właśnie ci ludzie są źródłem postępu ogromnego i to jest według mnie nasze ogromne osiągnięcie jako ludzkości, żeśmy zadbali o tych takich niedorajdów, którzy potem się okazali, że zwrócili nam z nawiązką, bo oni zrobili inne rzeczy, które ci ludzie, którzy tacy są nastawieni na ten sukces i na to takie najlepsze przetrwanie, to by o tym nie pomyśleli. Także tak. Oni są źródłem takich abstrakcyjnych rzeczy, które świat pozostaje. Tak, gatunki symbiotyczne. Mi też nie chodziło o to, żeby krytykować cywilizację jako taką, nie, raczej żeby dostrzec to, że jakby
Nie, tworząc cywilizację, trochę tworzymy za dużo entropii na zewnątrz, tak? Świadomość, tak, 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 tak. No bo to zawsze kosztem tego, że tu się organizuje. No właśnie, potem, tak. Tak. Ale myślę, że ludzie mają coraz bardziej taką świadomość, że trzeba jednak jakby tą naturę rozumieć. I w dodatku naprawdę przewidywania są dosyć kiepskie. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że ludzie sobie zawsze jakoś tam poradzą, natomiast no, przewidywania energetyczne i tak dalej są takie, że to, jest, no, to już jest parędziesiąt lat, a w dodatku no, przyspieszanie, no, przy tym, że w Chinach, nie wiem, 10% jeszcze społeczeństwa zacznie brać udział w normalnym życiu, to przybędzie nam do podziału, nie wiem, 100-200 milionów ludzi. I naprawdę te nasze surowce są na wyczerpanie, także my jesteśmy nie tak daleko. Ci moi specjaliści od tego klimatu to mówią, że w następnym pokoleniu już będzie katastrofa. I właśnie taka klimatyczna i ekonomiczna. A jak no tak, zobaczcie Państwo, że Europa sobie nie poradziła z paroma milionami uchodźców wynikających głównie chyba z jakichś konfliktów zbrojnych gdzieś tam w Afryce, ale jak przyjdą susze i ruszy się 100 albo 200 milionów, no to wtedy zupełnie inna skala. Także my naprawdę musimy sobie zdawać sprawę, że za chwilę staniemy, dlatego te dobrze brzmią te ryzyka. Zagrożenia, tak. Ale to... są teorie, w których te konflikty też są efektem zmian klimatu. Są, na pewno. Myślę, że równolegle powinien być taki oddział, który próbuje rozwiązywać te zagrożenia, nie tylko pokazywać, gdzie jakiś taki oddział zajmujący się rozwiązaniami. Najgorszą rzeczą na świecie jest to, że świat jest rządzony przez jakieś warunki ekonomiczne i finansowe. I się okazuje, że jak się coś nie opłaca, to ludzkość brnie w absolutnie idiotyczne rzeczy. Zupełnie bez żadnego problemu i bez żadnego zahamowania i żadnych mechanizmów, które potrafią powstrzymać. To samo jest ze śmieciami. Póki się nie pojawiła możliwości zrobienia ogromnych pieniędzy na zarządzaniu odpadami, to wszystko szło w taką stronę, że się po prostu wyrzucało. W tej chwili już są firmy, które zarabiają ogromne pieniądze na różnych technologicznych procesach. Nawet tam selekcja chyba nie jest taka ważna, dlatego że tam się jakieś procesy spalania i tak dalej stosuje. Także póki niestety wszystko jest rządzone przez jakieś finansowe mechanizmy i dlatego takie radzenie, że tam usiądzie paru naukowców i pomyśli, co tu można zrobić, to niewiele przynosi, mi się wydaje. Trzeba jeszcze tego faceta, co to tam doktorat robi, trzeba zorganizować, żeby w to pieniądze poszły. I wtedy są rozwiązania systemowe tak naprawdę bardzo. Zespół interdyscyplinarny. Dwie propozycje. Co? Dwie propozycje, przemodelować, nie wiem, ewolucję francuską albo 1848 rok, tak, który wygrało, to jest jedna rzecz. A z drugiej strony spojrzeć na gospodarkę, tak, i na biosferę i spojrzeć na wzrost gospodarczy, akumulację kapitału i czy ten system w pewnym momencie gdzieś osiągnie jakiś. I to jest rzeczywiście do tego centrum badań nad zagrożeniami. Jako pierwszy. No to chyba, ekonomiczne to na pewno jest. Wydaje mi się, że świat się jakoś tak rozwija, że to właśnie korporacyjne te rzeczy się stają coraz bardziej ważne. To się wszystko kumuluje nadal w coraz mniejszych kręgach. Także to niestety nie dzieje się dobrze. Czy takie badania jakieś to się... Tak, ja myślę, że znaczy ja akurat nie znam dobrze takich badań, ale ja myślę, że są takie badania. Znaczy wszystkie te ekonomiści się takimi rzeczami zajmują. A czy interdyscyplinarne ten... O tej interdyscyplinarnej chodzi. Ja myślę, że te interdyscyplinarne na poziomie finansowym to są dosyć jeszcze prymitywne. To znaczy, to są raczej takie statystyczne modele, żeby zobaczyć, co się tam. Tak jak mówiłem, najlepiej się przewiduje kryzysy, które już były. Także nie jest jeszcze. No ale Miński na przykład. Hajmon, czy inny Miński, nie ten. Hajmon Miński, no to jakby przewidywał ten ciągłą, tak, gospodarki, totalne nieobecność tego stanu równowagi. To jest już w latach polowania. No tak, bo to jest stan... To jest stan nierównowagi. No to najtrudniej się naukowo bada stany nierównowagowe.
Stan równowagi jest naturalnie dużo prostszy do opisania i dużo łatwiejszy do zrozumienia. Natomiast taki właśnie. Prawie nie występuje w przyrodzie, co znaczy? Prawie nie występuje w przyrodzie na tym poziomie złożoności, o którym mówimy, takich rynku finansowych. To też jest bardzo wysoki poziom złożoności. To jest wielu partnerów, to jest wielu agentów. To naprawdę są jakieś modele agentowe w tej chwili, ale to wszystko. Jest pewna szansa, że te techniki komputerowe i te właśnie, dlatego ten artificial intelligence jest taki ważny, że to daje możliwości, dużo większe możliwości obliczeniowe czy tam przewidywania, nie używając takich zwykłych technik komputerowych. I to wtedy można właśnie ten, ja nie wiem co to znaczy zrozumienie w takim pojęciu, ale przynajmniej można jakby przewidywać, mając jakieś modele. No, a potem dopiero można do tego jakąś racjonalne wytłumaczenie potem, szukać. Potem humaniści dopiszą jakąś historię. Tak, potem historię. No i dlaczego trzeba dyscyplinarnie powiedzieć? To jest ciekawe, symptomatyczne chyba, że już któraś dyskusja z kolei prowadzi nas do takiego wniosku, że coś jest nie tak z gospodarką, jeżeli tego nie zmienimy, tak? Jeżeli nie zmienimy systemu gospodarczego, to czeka nas nierosowa przyszłość. Chyba coś w tym jest, tak? Bo rzeczywiście tutaj leży problem. Jest jeszcze tak, że nie wiem, do tej pory byliśmy przekonani, że ta zachodnia, tak zwana zachodnia cywilizacja będzie czymś, co jakoś się doskonali, że to jakoś ją doskonaląc możemy prowadzić do jakichś lepszych rozwiązań. A teraz się okazuje, że za chwilę zachodnia cywilizacja może nie być już wiodąca na świecie, bo Chiny mają zupełnie inną mentalność, a stają się jednym z głównych jakby graczy na rynku światowym. Także i rosną w takim szybkim tempie, że być może będziemy zmuszeni do innego sposobu myślenia. Może i lepiej. Może i lepiej, no bo ta też się jakoś nie do końca sprawdziła. Chyba też jest taka naturalna dynamika systemu, że jak osiągają pewną dojrzałość, to upadają. No to Diamond właśnie też tym się zajmuje. A Chiny się wycofały, tak? W pewnym momencie z takiego wyścigu właśnie, z tego imperializmu chińskiego, tak w XV wieku. I te 500 lat i wrócili. Żeby rozprzątać, bo zobaczyli, że inni nagle się zaczęli tutaj gdzieś ponoszyć. Myślę, że u nich się inni ponoszyli. To ich najbardziej zdenerwowało. Z podwojami przecież. W tej chwili zdaje się tak, że będzie trudno powstrzymać.